I jesteśmy na żywo, tak, po kilku minutach problemów technicznych, tak, zdradzę już tutaj, że tak naprawdę chodziło o to, że mój dzisiejszy gość ma tyle niesamowicie zaawansowanych programów antywirusowych, antywłamaniowych, że nie mogliśmy połączyć się tutaj, żeby rozpocząć ten podcast, ale wszystko już jest unormowane, uregulowane, także oficjalnie już się z wami wszystkimi witam. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny grudniowy wieczór pełen mikołajków, płatków śniegowych i klimatów świątecznych, tak, świątecznych. A moim dzisiejszym gościem i waszym dzisiejszym gościem jest osoba, do której Mikołaj przychodzi praktycznie codziennie. Oczywiście dlatego, że jest bardzo grzeczny, także przywitajcie gromkimi brawami u siebie w domach Wiktora. Przywitaj się, Wiktor. No, cześć, bardzo, bardzo miły wstęp. No, dzięki. Tak, pracowałam cały poranek. Nie, wszystko leci dzisiaj na spontanie, bo oczywiście nie spodziewaliśmy się opóźnienia. Tak więc witajcie wszyscy, witam was. Oczywiście przypominam kilka zasad na wstęp. Możecie zadawać pytania, które zadam Wiktorowi na sam koniec. Na sam koniec myślę, że to tak najbardziej uporządkuje cały ten podcast, żeby nie było żadnego bałaganu. Ja tu będę skakać między waszymi pytaniami a swoimi, także to może być bałagan. Także przygotujcie swoje pytania. Może najlepiej na koniec, taki to będzie porządek. Także oczywiście zachęcam was do subskrybowania kanału na YouTubie Poker Break, bo to właśnie dla nich, ja, hej Monia, prowadzę cykl podcastów Otwarte Karty. Staram się regularnie jak mogę, ale różnie to wychodzi. Także zapraszam do subskrybowania, lajkowania fanpage'u Poker Break na Facebooku również i zaczynamy już oficjalnie podcast. Także tak jak już powiedziałam, Wiktor jest naszym, oczywiście nie tylko moim, waszym gościem. Także tak mi się też wydaje, że może nie wszyscy krążą po forach Poker Strategy, więc może żeby uporządkować tak na łamach tego podcastu taką wiedzę o Wiktorze, takie kompendium, może zaczniemy tak dosyć chronologicznie, czyli od samego początku. Wiktorze, z tego co udało mi się wyszperać w internecie, twoja przygoda z pokerem zaczęła się w takich dosyć dziwnych okolicznościach, ale jest to historia, która pokazuje, że to co złe może obrócić się na coś dobrego, tak więc wiemy, że byłeś piłkarzem ręcznym. Tak, no od małego w sumie to był mój główny cel, żeby właśnie grać zawodowo i poniekąd, no właśnie mi się już udało, byłem w Niemczech w ostatnim sezonie i nagle właśnie ta kontuzja mi się przytrafiła i mniej więcej z pokerem zapoznałem się na początku 2014 roku, właśnie miałem trochę wolnego czasu i właśnie po tej kontuzji, jak dochodziłem do siebie, to tak pierwsze parę dni to była totalna deprecha, nie wiedziałem w sumie co robić, bo nagle z dwóch treningów dziennie miałem jakąś jedną rehabilitację i tyle. I właśnie ten poker jakby zajął mój wolny czas i sobie tak powoli się wspinałem. No i tu w sumie teraz jestem, także... Jestem tu, gdzie jestem, także to jest w ogóle wspaniała historia, która pokazuje, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A z drugiej strony udało mi się wyczytać, że tak naprawdę urodziłeś się w Mińsku, prawda? To jest też tak chronologicznie, staram się tutaj... Ale... Tak, tak, mam wschodnie korzenie w sumie. Niedawno dopiero dostałem polskie obywatelstwo, ale właśnie no w sumie... W Polsce się wychowałem, ale też tam dość często bywałem w swoich takich młodszych latach. No także poniekąd dzięki temu, że właśnie znam ten rosyjski, to mogłem, jakby z Białorusi jest dużo dobrych zawodników i to też możliwe, że mamy dobre geny do tego. Tak, przyglądałam ostatnio ze stoliki high-stake'owej, patrzę w jakieś flagi białoruskie i tak dalej, to już otwiera się masa drzwi tak dla ciebie, bo nie dość, że ten polski, to rosyjski i tak dalej. Tak, no i też poniekąd z tego to wynika, że jakby więcej jest graczy z tego wschodniego bloku, bo po prostu młodzi, zdolni ludzie mają mniej możliwości na przykład dobrze zarabiać. Powiedzmy w Londynie, jak ktoś jest zdolny w Anglii, to sobie spokojnie znajdzie dobrą pracę, żeby tam zarabiać, nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy rocznie, no to nie jest problemu, jak ktoś jest mądry, skończył studia i tak dalej, a na przykład w takiej Białorusi no nie masz takiej perspektyw i właśnie ci młodzi ludzie szukają jakichś innych sposobów, żeby właśnie jakieś osiągnąć jakieś swoje cele. To jest niesamowite, jesteś pierwszą osobą, która powiedziała to na głos. Do tej pory wszyscy raczej skupiali się na tym, że gracze z tego bloku wschodniego grają od najmniejszych stawek i tak pną się tak sumiennie po tych stawkach i dlatego mają takie ugruntowane podstawy i są o wiele lepszymi graczami, którzy mieszkają po prostu w tych lepiej rozwiniętych krajach i startują już od razu od NL100 czy NL200 i tak dalej, i tak nie za bardzo ten mają, także wow, całkiem fajna uwaga, cieszę się, że... Ale też, no tam w sumie znajdzie się graczy na każdym poziomie, bo nawet z NL20 już tam można sobie spokojnie żyć i zarabiać niezłe jak na ten kraj pieniądze, także no to po prostu to już zależy od samej osoby, jakie ma chęci, czy chce więcej
zaryzykować na przykład i starać się wyżej gdzieś wejść, czy po prostu mu odpowiada tam stabilna gra na jakimś, nie wiem, low stakesach, czy coś takiego. No właśnie, to jest też taka pułapka, w którą często wpadają gracze z polskiej sceny pokera, prawda? Bo granie bezpieczne na NL25, NL50 dostarcza na zarabianie jakiejś średniej krajowej. Ale jak to było w twoim przypadku? Skąd w takim razie wzięło się u ciebie taki ten popęd do tego, żeby piąć się i wyżej, i wyżej? No, to znaczy, ja myślałem, jak zaczynałem, że takie NL1000 to już tam będą sami profesorzy, bo ja sam nie jestem zbyt mocny z matmy i właśnie ja już myślałem, no kurczę, tam to już na banknet będzie ciężko i sobie tak myślałem, że ale jak wejdę na midstakes, byłoby super sobie coś dorobić, a nagle wiesz, jak tak zacząłem z nimi grać, to sobie popatrzyłem, że to też są ludzie, też można ich pokonać, no i tak ja sam z siebie jestem taki, że zawsze jakby chciałbym wyzwanie, czyli jak tam już pograłem, to mi się już właśnie chciałem grać z coraz lepszymi graczami, oprócz tego to jak gram, no to nie gram raczej głównie jako kasa, czyli nie boję się na przykład tam przegrać jakieś sumy, tylko po prostu bardziej to traktuję jako żetony i dzięki temu po prostu jakby nie miałem takiej jakiegoś strachu przed tym, żeby tam wyjść dalej i się na przykład spróbować no, z innymi. Także... Wow. No i też jakby wydatki sobie dość mocno ograniczyłem, szczególnie jak się wspinałem, to jakby starałem się jak tej kasy jak najmniej wydawać, żeby po prostu przeznaczyć to bardziej na większego rola. No i dzięki temu jakby miałem takie większe bezpieczeństwo, że na przykład przegram parę staków, no to i tak nic się nie stanie, bo wydatki są dość niskie i pozwoliło mi to właśnie atakować te wszystkie wyższe stawki. No. Tak, przeczytałam też takie dosyć fajne porównanie, że traktujesz to granie na high stakes jak jakąś grę komputerową, którą po prostu przechodzisz z levelu na level i to też no. Daje chyba jakiś dystans do tego wszystkiego. Tak, no bo w sumie jak gram, to jest tym, żeby się dobrze bawić. Nie? To jest też ciekawe, bo gra się też z mądrymi ludźmi, każdy gra trochę inaczej. No, szczególnie teraz, to dopiero taka jest większa głębia gry, bo na początku, no to wiadomo, tam gra się to ABC, byle jakiś łatwiejszy stół znaleźć, no i po prostu tam się zarabia, typowe takie klikanie. A teraz, no to już jest bardzo większy aspekt taki psychologiczny, nawet czasem na niższej stawce ktoś może specjalnie zagrać tak, żebyś mi się nagle wypłacił, jak będziecie grali na jakieś właśnie nie wiem, NL10K, no to już takie duże są, dużo jest takich niuansów i to jest bardzo, bardzo ciekawe właśnie, jak wstaję, to w sumie nawet o tym myślę ciągle, także to jest... Wkręciłem się dość mocno. No. Tak, a jakbyś porównał, właśnie, bo to jest takie dosyć ciekawe, bo też widziałam taki fajny schemat właśnie przeglądając twojego bloga, że gracze z jakichś takich mikrostawek robią jakiś cooldown z 8 high i gracze z tych high stakesów też wykonują jakieś właśnie takie niesamowite zagrania i to strasznie mi rozbawiło. W ogóle przeglądanie twojego bloga to jest w ogóle osobny temat, bo to dostarczyło mi tyle śmiechu, że masakra, ale bardzo pomogło mi przygotować się do tego podcastu. I też mniej więcej wiem, że na przykład już na dzisiaj zupełnie odciąłeś się od gry w piłkę ręczną, w ogóle porzuciłeś to wszystko, co pielęgnowałeś przez od urodzenia, podejrzewam, czy to nie była w ogóle dla ciebie jakaś trudna decyzja i tak jak wcześniej przeżywałeś w czasie kontuzji, nie wiem, rezygnujesz z dwóch treningów dziennie, tak teraz już w ogóle tego nie ma. Jak znaczy, to? Właśnie to była dość trudna decyzja, ale no wziąłem wszystko za i przeciw i właśnie od grudnia jestem teraz full time, czyli niedługo będzie już rok. No i po prostu jednak poniekąd ten sam sport to już były ciągłe, już nie miałem z tego tyle przyjemności co kiedyś, bo była ciągła właśnie walka z kontuzjami, jakieś rehabilitacje, zabiegi, te dwa treningi dziennie i po prostu no, trzeba było wybrać albo jedno, albo drugie, żeby na czymś się skupić, bo na przykład mógłbym sobie spokojnie grać te midstakesy i spokojnie gdzieś tam w jakiejś średniaku jakimś grać tą ręczną, ale no właśnie nie odpowiadało mi, zawsze chciałem właśnie być w coś bardzo dobry. Ale ze sportu ciągle nie zrezygnowałem, bo teraz właśnie MMA ćwiczę, głównie teraz parter, jiu-jitsu i na razie to tak tylko rekreacyjnie, ale tak sobie myślę, że jak właśnie taką lepszą wolność finansową osiągnę, to może jeszcze jakieś parę walk stoczę właśnie w MMA, takie coś chodzi mi po głowie, także, no ale to tak na razie na spokojnie, bo tak przed 30 myślę, może bym full time właśnie walczył, ale na razie to tak. Jest jeszcze trochę czasu na pewno, no, bo już... No, tylko... Bo już się martwiam, bo jest coś takiego, że na przykład zajmujesz się tak stuprocentowo na przykład grą w piłkę ręczną i pokerem, tak? I nagle zabierasz sobie tą piłkę ręczną i może pojawi się jakiś brak balansu i to mnie tak najbardziej zaciekawiło. To ostatnie pół roku, co zacząłem full time, to po prostu zero balansu, nic nie robiłem, tylko grałem, bo w sumie byłem też głodny gry, bo wiesz jak to jest, na przykład przychodzisz z tego treningu, jesteś zmęczony, nagle potem masz znowu jakiś mecz i tak dalej i nie miałem aż tak na dobre właśnie czasu, żeby się na maksa na to skupić, a czułem, że jest potencjał, żeby właśnie jeszcze jeden poziom wejść wyżej, nie, i właśnie też do tego, jak zacząłem full time, to miałem taki downswing, i no, bo zacząłem już grać ze wszystkimi po kolei, żeby właśnie bez selekcji,
I właśnie na początku trochę dostałem po dupie i tak powiem, że nic nie robiłem w sumie, tylko siedziałem nad tym, żeby właśnie ogarnąć, gdzie robię błędy, co mogę poprawić i no mówię, w sumie do teraz mam bardzo mało balansu, bo w sumie większość dnia jest na to poświęcone. Tak sobie planuję, może za 2-3 lata, jak już wiesz, wejdę na jakiś odpowiedni poziom dla mnie, no to wtedy może sobie zrobię jakieś pół roku wakacje czy coś, ale na razie to nie wygląda na to. I teraz stop, co to znaczy odpowiedni poziom dla mnie? Co to jest w twoim słowniku? O, bo pewnie no, to nie tak jest. Wiesz, to tak przeglądam sobie tego Blizzeria na jego Instagram i mnie to tak trochę zainspirowało i właśnie, ale wiadomo, że z pokera no, taką kasę bardzo trudno zarobić, no to trzeba to potem jakoś mądrze włożyć, ulokować, coś z nią zrobić, ale po prostu no chcę mieć tak z parę milionów na koncie, żeby mieć taką spokojną właśnie spokój finansowy, żeby mieć jakiś dom i tak dalej, wszystko być ogarnięte i wtedy może sobie popodróżuję trochę i tak dalej, ale na razie to tak, to jest takie długoterminowe plany. Teraz w sumie lubię to robić, to się na tym skupiam i tyle. No. To może właśnie wychodzi ten brak balansu, że pójdziesz potem w drugie ekstremum i może się to skończyć bardzo, bardzo niedobrze. Może to właśnie na tym no, się tak, zakończyć. Tak, bo wiesz, ja w ogóle alkoholu nigdy nie piłem swoją drogą. Nigdy? A na osiemnastkę? Nie, ja w ogóle nie świętowałem żadnej osiemnastki, nie. Ja w sumie tak od 15 to tylko zasuwam, albo sport, albo teraz jest poker i tyle. Wow. Nie? To tak, nie mam jakiejś... Nigdy nie zastanawiało cię na przykład, dlaczego twoje rówieśnicy tak właśnie idą w te imprezy i tak dalej? Nigdy im na przykład nie zazdrościłeś czegoś takiego? W ogóle nie, nawet tak trochę, szczerze, to tak nawet trochę to z pogardą na to patrzę, mówię, jak marnują swój czas, nie, to mówię, no kurde, ale teraz w sumie, teraz to trochę w innym środowisku się teraz jakby obracam, w sumie w sporcie było podobnie, bo też ludzie byli ambitni, chcieli jakoś się wybić na przykład z biedy, tam na przykład jak byłem w Białorusi, no to nie było innych możliwości, na przykład ktoś ma jakąś biedną rodzinę i chce tym sportem właśnie jakby się ustawić, no nie, czyli... Jakby co chwilę zawsze byłem w takim środowisku, że ludzie byli ambitni i nie chcieli się tracić czasu na jakieś takie pierdoły. Także... No dobra, ale to co, zarobisz te kilka milionów i co, masz zamiar odciąć się od tej ideologii bycia ambitnym i przechlać wszystko? Nie, no przechlać to nie będę, ale będę, ujmijmy to tak, że będę czerpał przyjemność z życia. No, także, rozumiem, będziesz... No, będę sobie spokojnie coś tam robił, ale na bank będę dalej grał, może więcej na żywo, sobie coś pojadę na jakieś ciekawsze gry. Chociaż kto wie, bo nadal jest jeszcze, wiesz, teraz jest tylko Hold'em, a będzie jeszcze Omaha, Mix Games, no to jest masa innych gier, które też mogą mnie pochłonąć. Także. No właśnie, o to też chciałam cię zapytać w którymś momencie podcastu, bo też nie da się ukryć, że wszyscy gracze, którzy grają już te super high stakes i tak dalej, oni no nie tylko tego Hold'em'a tam cisną, tylko tak naprawdę w każdy rodzaj gry. I co tutaj? No bo jest takich parę osób, którzy właśnie... powiedzmy już grają ten pool time tak w niebie, 10 lat, no to tak, oni już tam umieją różne odmiany, ale z reguły to też są specjaliści, którzy po prostu tylko na jednej grze się skupiają i to w sumie tam są najlepsi, tak na przykład taki Katia, ten Baron, oni prawie w inne gry nie grają w ogóle, ale no tak na dobrą sprawę to właśnie EV jest najlepsze, jeżeli umie się grać więcej gry i godzinówkę, wtedy można lepsze osiągnąć, ale to jest coś za coś, bo jak nadal się nie będę na przykład codziennie przeglądał gry w Hold'emie, to po jakimś czasie już nie będę na takim poziomie, że będę elitą, tylko może będę po prostu bardzo dobry. Czyli to trzeba po prostu to wszystko dobrze przekalkulować, no i zobaczyć, gdzie jest najwięcej akcji. A z tego, co widzę, no to właśnie Mix Games jest taką najbardziej chyba w długoterminowym czasie, no to najwyższe stawki tam chodzą. Także no, rozumiem, tam rozumiem. Więcej akcji. No z drugiej strony dochodzi pewnie też ten czynnik, że nie tak wiele stołów otwiera się już na tych najwyższych stawkach i trzeba to jakoś dorabiać innymi odmianami, więc to jest pewnie też... Tak, ale powiedz szczerze, to aż tak źle nie jest. Jeżeli mi się chce grać NL 1000, to mogę w każdą sesję tak z 8 stołów znaleźć spokojnie, a NL 2K+, no to tak, są takie dni, że tylko się czeka na akcję, ale tak czy siak po prostu trochę zmieniło się pojęcie fisza, teraz z reguły tak 70% volume to w ogóle jest bez fisza, po prostu gram reguły, no i w sumie cały czas się znajdzie ktoś chętny, na razie jeszcze. Tak. Ego cały czas ma tu swoje parę zdań do powiedzenia i zawsze będzie powodować jakąś tam akcję na tych najwyższych stawkach. Matko, powiedzieliśmy tyle rzeczy, urodziło mi się w ogóle w głowie tyle pytań, ale pamiętam, że pojawiło mi się w głowie, jak mówiłeś coś o Białorusi i zapomniałam. Mam nadzieję, że przypomni mi się w trakcie podcastu. Tak, no mam nadzieję, powinnam to gdzieś zapisywać na boczku, a tak naprawdę wykorzystałam chyba jedno moje pytanie z całej mojej listy, a przelecieliśmy. No, żeby tak mieć właśnie czysty,
przejrzysty umysł, to polecam medytację, jest bardzo dobra właśnie. Tak, nie, to po prostu jest nowo tych ilości jej pytań, nie, stosuję, chociaż to tak naprawdę też chciałam się ciebie zapytać, tak, bo obcujesz, jak zakładam, już naprawdę z wieloma różnymi graczami i tam na topie już, właśnie, jak to właściwie wygląda, bo jakiś stopień gry, tak, jeżeli chodzi o strategię i tak dalej, no jesteście wszyscy bardzo dobrzy, tak, i w tym momencie już chyba dochodzi nieodzownie ten element mindsetu, tak, i odgrywa coraz większą rolę, jakbyś ułożył to takie to ratio między tym, jak bardzo liczy się strategia, a tym, co masz w głowie. Ja bym powiedział, że są tylko małe jednostki, które tiltują na tych limitach. Z reguły to goście mają bardzo ogarnięci są i jeżeli to nie jest jakiś heads up, jakiś six max, szczególnie, że ci ludzie już grają te stawki przez tyle lat, że no, po prostu się do tego przyzwyczaili. Na przykład jakaś przegrana, no to nie robi na nich wrażenia, czyli nie mają powodu, żeby się denerwować. Także mindset, no to żeby po prostu to jest jakby taki filtr, że jak ktoś gra te NL5K i doszedł tam bez żadnych jakichś szalonych shotów i po prostu z systematyczną pracą, to po prostu tak czy inaczej będzie miał dobry mindset, czyli powiedzmy, że to jest na zero, nikt tam nie tiltuje na tych stawkach, także to jest to, ale to jest na pewno bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o samą grę, czyli nie da się być prosem na wysokich stawkach właśnie bez stabilnego umysłu, żeby tą grę, swoją A-game trzymać cały czas, pomimo właśnie jakiś, że nie wszystko idzie po twojej myśli, bo każdy dobrze gra, jak na przykład ma dobrego rana, wszystko mu wychodzi, a nagle jak coś idzie właśnie nie po jego myśli, to wtedy zaczynają się te błędy i to trzeba wtedy umieć właśnie oddzielić te emocje, podejmować decyzje od emocji i na logiczne, czyli co trzeba właśnie to oddzielić, ale szczerze, to jeszcze jest duży przeskok. To nie jest tak, że wszyscy są mega dobrzy, nie ma jakiegoś edge'a, nadal jest jeszcze sporo miejsc do poprawy, tak mi się wydaje. Także że to jest taki jest wyścig zbrojeń, bo na przykład ktoś nie gra przez tydzień. Właśnie ja mam takie, dlatego tyle gram, bo mam taką czasem wyrzuty sumienia, że jak nagle sobie odpocznę trochę, to potem może ktoś inny będzie w tym czasie analizował moją grę i na przykład jak wrócę, to będzie już ten edge trochę mniejszy i dlatego właśnie cały czas mam tak, że nie mogę sobie pozwolić na odpoczynek. Czyli tak naprawdę nawet żadne gry live nie wchodzą w grę w tym momencie, bo idziesz na gierkę live i nie macie. No ale w sumie tak na dobrą sprawę, no to poker jest po to, żeby zarobić kasę, no to jeżeli tam jest lepsze EV, no to się pojedzie, ale jeszcze nie mam takiego rola, bo jedynie co by mi się właśnie opłacało, to by grać jakieś NL10K plus Deep Stack, to bym miał może lepszą godzinówkę live niż online teraz co mam, to jedynie co bym może tam poleciał, ale teraz do Pragi pojadę sobie, zagram APT, main eventa tak dla zabawy sobie zagram, może jeszcze High Rollera za 10K zagram, a tak to może zobaczę, jakieś keszówki będą, ale pierwszy raz jak grałem Monaco, to w ogóle to byłem, ja nie, bo pojechałem tak sobie pierwszy raz zagrać live, ja w ogóle nie umiałem ogarnąć żetonu, byłem cały czerwony, miałem ręce spocone, śmieszny, bardzo śmieszny. Nawet zrobiłem, słuchaj, misklika za 1000 dolców na euro. Jest! Tak, no, taki tam. No, bo gramy ten, NL10K jest ten na Big Blindzie i miałem tam jakiś król 8 suited, no normalnie bym to bronił, dokładałbym normalnie. I coś tam z kim się zagadałem i nie ogarnąłem, że gościu 3-betnął. Tam za 3 do 10 3-betnął. I ja tak po prostu klikam, rzucam, że to call. A ja mówię, o kurde, to był 3-bet. A mówię, dobra, że to... No i w ogóle miałem te wszystkie żetony tak porozwalane. Śmieszne było. Ale to fajnie. No, teraz już sobie to ogarnąłem. Mam w ogóle takiego paczkę, mam taką właśnie ludzi, którzy live dużo grają. To już tak to dopracowałem, także powinno być lepiej. Ale to mogło być całkiem śmiesznie, wiesz, bo ci ludzie, którzy tam siedzą, bo zakładam, że nie grałeś na, nie wiem, na cash 1-2 euro czy coś takiego, tylko z tymi jakimiś tam niższymi ludźmi, oni mogli się na przykład zlevelować, że o kurczę, on nas tutaj chce wkręcić, że nie ogarnia i tak dalej, i wiesz, levelować się na ciebie, to by było piękne. No, ale w sumie wystarczyło, że wiadomo, z reguły, jak ktoś właśnie młody siądzie live, bo grałem 25-50-50-100, to z reguły wiadomo, że to jest rek, po prostu no, widać, że online głównie gram i tyle. No, ale to było bardzo ciekawe, bo właśnie się okazało, że tam połowa stolika to gram z nimi na co dzień, po prostu dzień w dzień, po kilkanaście godzin. No, to było bardzo fajnie poznać tych chłopaków, także no właśnie. Bardzo ciekawe całe przeżycie. Czyli co, na przyszłość nie widzisz siebie bardziej jako gracza live, bo też przychodzi taki element tak zwanego wypalenia, takie legendarne sformułowanie i ludzie właśnie wtedy zaczynają grać live i tak dalej. Nie przewidujesz takiej przyszłości? To jest chyba, to wypalenie to jest taka wymówka ludzi, którym się nie chce po prostu, mi się wydaje. To jest wszystko w głowie siedzi. Jakie to jest wypalenie? W sumie, wypalenie to może być, wiesz, fizyczne, jak na przykład masz tę masę czasu właśnie biegać i tak dalej, to wiadomo, kwas mlekowy się zbiera w mięśniach, no i po prostu potem nie możesz już biegać tak szybko, bo jesteś zmęczony. A to jest w głowie, wystarczy właśnie
sobie trochę odpocząć i tyle, ale nie, szczególnie, że life jest bardzo wolny. Ile bym na to z 20 rąk na godzinę bym grał, no, także... To... Także nie. Nie zachwyciło cię aż tak bardzo te trzymanie tych żetonów, czy dźwięk, czy tak dalej. No, są ludzie, którzy są po prostu tym zachwyceni Jedynie co to ten aspekt, wiesz, podróżowania, te glory, jak się ten turniej wygra, to na pewno będzie fajne. Taka, wiesz, adrenalinka, na przykład już jesteś jakiś stół finałowy, tam, wiesz, jakieś kamery, to może być bardzo właśnie takie ciekawe, ale reszta to tak, na razie nie, głównie siedzę online, a po prostu w ramach takich pokerowych wakacji to się wybiorę, może parę razy w roku coś pograć i tyle. No właśnie, tutaj przeczytam na twoim blogu, że odwiedziłeś Monte Carlo i była to twoja właśnie taka pierwsza styczność z tą gierką live. No też poczekaj, tak naprawdę już się trochę ciebie zapytałam, ale pamiętam, że padł taki wniosek właśnie, że będziesz starał się szukać takich gierek właśnie 50-100. Gdzie właściwie znaleźć takie gierki? To mnie tak zaciekawiło. Gdzie znaleźć takie gierki? Jak zdobyć zapro? Chociaż pewnie masz już teraz znajomych, to zaproszenie nie jest tak źle, ale... No tak, tak też to jest właśnie, to mało mi się podoba w aspekcie live, że trzeba mieć robić te kontakty, właśnie umieć się znaleźć w tych grach. W sumie ja jestem dość kontaktowy, to nie miałbym problemu, ale to też jest takie, wiesz, właśnie takie największe value, no to jest typowo w takich prywatnych grach. No to podczas APT to wiadomo, są wysokie stawki i w Macau też są bardzo dobre gierki, teraz są chyba w Filipinach też, no ale to jeszcze nie ten moment, tak... No za rok może się wybiorę tam, popatrzę, czy mi się spodoba. Ale... To jeszcze nie ten moment. A z drugiej strony wspomniałeś o tym, że bardzo wyobrażasz sobie właśnie ten moment wygrania tego turnieju jakiegoś prestiżowego, mówisz, że zamierzasz też coś pograć w Pradze. A jak ci się wydaje, jeżeli chodzi o gry MTT online? Mówi się, że przecież gracze MTT są strasznie słabi, nie umieją grać post-flop, pre-flop, ani nic w ogóle nie wiedzą. Czy nie planowałeś na przykład może trochę posiedzieć na turniejach MTT, żeby na przykład szybciej dopiąć jakiegoś celu finansowego? No właśnie teraz tak dodaję, tak jakieś większe, podczas wkupów będę trochę więcej tego grindował na razie, bo takie, wiesz, Sunday Million to raczej jest dość małe value, wolałbym sobie jakiś stolik dodać, jeden ekstra, wiesz, cash i niż to grindować, ale no jedyne co musiałbym trochę ICM-a dopracować, ale no rzeczywiście tam edge jest, fieldy są dość znacznie łatwiejsze od tego co gram na co dzień, także no ten... Zapatruję się na to dość optymistycznie. Szczególnie, że teraz mam paru znajomych, którzy właśnie też MTT, no co grają MTT głównie, to tam miałem parę z nimi spotkań, to powinno być dobrze. Także... Rozumiem. Są poczynione plany, pewne zamiary i no. Niedługo będziemy czytać o wielkich wynikach i rozgromieniu stolików MTT. Dobra, brzmi jak plan, to będzie kolejny rozdział. A z drugiej strony też istnieją przecież takie płotkłoski. Ja właśnie jestem ciekawa, co ty na ten temat powiesz. Mówi się, że poker online w końcu się skończy i nie będzie niczego, że wszyscy będą tak dobrzy, że nie będzie się w ogóle opłacało grać i tak dalej. Jak ty się na to zapatrujesz? Bo po prostu jest tyle czarnowictwa w tym wszystkim i tyle mądrych ludzi, a jestem ciekawa, jak ty patrzysz na to ze swojej perspektywy. Nie, mi się wydaje, że nigdzie ten online nie wyjdzie. Jedynie co może być problem właśnie z tą sztuczną inteligencją, bo to może być taki problem. I wtedy po prostu, ale mi się wydaje, że jak to wejdzie, no to po prostu pokerumy wprowadzą jakieś lepsze zabezpieczenia, na przykład, że jak grasz, no to musisz cały czas być nagrany na przykład, albo no dużo jest takich sposobów, żeby to, jedynie właśnie co może zepsuć online, no to właśnie napływ sztucznej inteligencji, że jeżeli już gracze będą te komputery będą tyle dobre, żeby mogły wygrywać właśnie z prawdziwymi ludźmi. Ale tak, no to spokojnie, cały czas jest trafik, myślę, jedynie co to, no to niestety ja trafiłem na taki moment, że w ogóle rakebacku nie ma na przykład, to jest lipa, bo miałbym z tego też znacznie więcej kasy, no ale jest co jest, także właśnie jak już na przykład za 10 lat no, będzie jeszcze ciężej, no to wtedy bym pewnie głównie grał live, a tak to jestem dość optymistyczny, też mam nadzieję, że Stany wrócą tak za parę lat może, jak ten Trump my lubi pokera, to myślę, że jest na to szansa, to już w ogóle, to będzie w ogóle wspaniały podcast, tyle pozytywnych rzeczy się już wydarzyło do tej pory. No nie, mruciki, prędzej czy później, czy to będzie 5-10 lat, no to Stany wrócą, także będzie. Boże, telefon mi zadzwonił, brak profesjonalizmu, bardzo przepraszam, ale nie, akurat w takim fajnym momencie o tym, że Trump wygrał wybory, będzie poker z powrotem, wszystko będzie piękne, kolorowe, botów nie będzie,
nie będzie tego wszystkiego złego. Dobra, stop. Matko, mówiliśmy tyle tematów, jestem super szczęśliwa i w tym momencie przypomniało mi się o tym, jak mówiłaś o medytacji. I to też jest kolejna rzecz, o którą cię miałam zapytać, ale w tym momencie pojawiła mi się inna myśl, bo jestem bardzo uradowana tym, że mówisz, że mimo wszystko to w jakiś sposób stosujesz, bo też zaczytuję się w tych wszystkich forach, słucham tych wszystkich podcastów z mądrymi ludźmi i tak dalej, a potem przychodzę tutaj do siebie na podcast i wypytuję właśnie tych mądrych pokerzystów z różnych dziedzin, oni z kolei tak patrzą na mnie, co medytacja, co jakieś bieganie, coś tam, zaraz jedzenie, że jakaś dieta, cokolwiek, że w ogóle to ma jakieś znaczenie, tak patrzą na mnie, ja mówię, Boże, to może ja wierzę w te bajki tak naiwnie trochę, ale bardzo się cieszę, że ty właśnie taki wzór do naśladowania i przykład zwycięstwa. Tak? Tak się mówi? Nie, tak się nie mówi. Ale dobra, mniejsza z tym, wiadomo, o co chodzi. Mimo wszystko to stosujesz. Od jak dawna wprowadziłeś te wszystkie ulepszające... Mój Boże, co za straszny telefon, przepraszam. Od jak dawna wprowadziłeś... Jakiś chłopak dzwoni, co? No, tutaj już dzwoniają. Nie, właśnie nieznany numer. Myślę, że to haker, który mnie prześladuje i to może być ta lipa. Także niestety. O, dobra, zaraz wyrzucę telefon przez okno i tyle. Dobra. Pytanie brzmi, od jak dawna stosujesz te wszystkie ulepszacze do sesji, żeby zwiększyć swoją efektywność? Od zawsze, czy dopiero pojawiło się to, nie wiem, jak wszedłeś na high stakes i tak dalej? Tak od roku może. Jak zacząłem tak szukać jakichś innych sposobów właśnie na edge'a, ale ja z reguły miałem, zawsze byłem dość spokojny, szczególnie po tych przejściach, co miałem z tymi kontuzjami i tak dalej, no to po prostu tak się zahartowałem, że mnie to jakby nie rusza, że tam, nie wiem, coś przegram i tak dalej, no to po prostu, wiesz, co by nie się, tak sobie zawsze mówię, że co by się nie działo i tak jest dobrze i tyle, nie? To nie ma co właśnie się wkurzać o jakieś takie błahe sprawy. Właśnie dlatego się dużo śmieję, na przykład zupa była za słoda, ktoś się wkurza, albo jakieś takie pierdoły, że coś mu uciekł, jakiś tramwaj, na przykład zawsze staram się to jakby przeramować na coś pozytywnego, na przykład jak się spóźniłem na jakiś tramwaj czy coś, no to mówię, dobra, to teraz mam czas, żeby się zrelaksować, pooddychać świeżym powietrzem, a nie to, że kurde, się spóźnię czy coś, tylko wiesz, staram się właśnie zawsze z czegoś wyciągać pozytywy, a tą medytację i tam, mam takich kilka swoich rzeczy, które tam jeszcze stosuję do rozgrzewki, to już jest takie, wiesz, moje specjalne sekrety, mam tam swoje. Masz jakąś rutynę startową, tak jak na przykład, nie wiem, Federer, nie wiem, poprawia włosy i tak dalej, to ty na przykład stajesz przed tym, jestem zwycięzcą, siadasz do sesji i wtedy masz... Różne tego typu rzeczy, tak, ale wiesz co, to jest bardziej chyba efekt takiego raczej placebo, mi się wydaje, ale medytacja jest okej, o tyle, że pozwala jakby spojrzeć na to wszystko z dalszej perspektywy, że to pozwoli właśnie jakby taką, ma się otoczkę od tego, co się dieje teraz, możesz to tak jakby spokojnym okiem właśnie zobaczyć, co się dzieje. To no, dość sporo w tym siedziałem. Teraz już mniej. Teraz już jestem na tyle, powiedzmy, robiłem to pół roku tak w dzień, teraz to już tak od tego, jak się zachce. Czasem sobie zrobię, czasem nie. Teraz już tak, wiesz, na luzie. Nie, to fajnie, bo to jeden sens, ale spróbuj sobie floatingu. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowałeś, ja też jestem... próbowałem, no słuchaj. Nie, jesteś ziomkiem, dobrze. Raz w tygodniu to jest obowiązek, żeby pójść na floating. Nie, no to ty ogarniasz temat, to super, Boże, jesteś już w domu, ale jestem szczęśliwa. Nareszcie rozmawiam z kimś, kto naprawdę robi te wszystkie rzeczy, o których czytam. Dobrze, piątkę ci przybijam tak przez kamerkę. Dobra, jest. Lecimy dalej. Słuchajcie, róbcie notatki. W ogóle muszę cię uczulić, Wiktorze, bo jeżeli na przykład powiesz na łamach podcastu, że na śniadanie jesz bułkę z bananem albo w śledzie śmietanie, to wszyscy będą od dzisiaj to robić, bo wszyscy pewnie chcą być jak Wiktor. Więc ale musisz baczyć na swoje słowa. No już bez przesady, aż taki perfekcyjny to ja nie jestem. Jeszcze dużo można rzeczy poprawić, także wiesz, to jest, nie jestem jakąś ostoją profesjonalizmu, ale no wiesz, no robię co mogę. No, podcast stop. Co w takim razie Wiktor miałby sobie do zarzucenia? I co widzisz w sobie, coś takiego, co mógłbyś poprawić? To może być bardzo ciekawe. Po prostu mam i tak na pierwszy rzut oka, no to jestem profesjonalny i tak dalej, ale zawsze od siebie wymagam więcej, jeżeli wiesz, tam mam na przykład, nieraz tak mam, że mam trzy stoły jakiegoś ten, gram i sobie coś, to nie wiem, na YouTubie coś tam oglądam albo nie, coś tam piszę z kimś i tak dalej, to bym mógł sobie wywalić. Potem jeszcze na przykład czasem mam tak, że w Hercem, nie wiem, czy grasz, no to mam tak, że nieraz miałem jeden stolik cash sobie gram i na boku gram Hearthstone, jeszcze jeden stolik sobie dla zabawy sobie tam się pika. Ty jesteś normalnym człowiekiem, już wszyscy myśleli, że to jakiś bot albo coś tam. Dobra. No. Ale wiesz, to jest rzadko się zdarza. Jak na przykład mam już taki, że jakieś takie dobre gierki, no to wiesz, wszystko to wyłączam i tyle. A, no i do tego mógłbym może z dwie godziny więcej
w dzień przepracować, tak mi się wydaje, bo najpierw jakieś pierdoły tracę czas, na przykład, nie wiem, coś na Facebook oglądam, albo jakieś takie, no ale wiesz, to w sumie tak, się tak czuję, że można coś poprawić, ale... No nie no, z drugiej strony musisz mieć jakiś balans, nie możesz być botem, bo w końcu wybuchniesz, pękniesz, albo Bo nie właśnie wiem. nie, właśnie jak się tak dobrze zaprogramujesz, to się nie pękniesz nic. Właśnie to jest takie mówienie, że pękniesz. To jest w sumie wcale nie. To No, jest, nie wiem. wszystko jest tutaj w głowie. Mamy, nasz umysł jest bardzo mocny, także może niektórzy ludzie to, wiesz, jak są pod presją, że na przykład muszą, to po prostu dokonują rzeczy niesamowitych, wiesz, jak na przykład jakiś Navy Seals goście, na przykład tam, nie wiem, jakieś, powiedzmy, wysadzili ich gdzieś w dżungli i muszą na przykład tam, nie wiem, dojść do jakiegoś celu, to mogą maszerować na przykład przez 10 dni bez snu, cały czas, wiesz, no, i po prostu nasz umysł jest mega mocny, także ja tam się nie spinam, że o, coś tam, bot i tak dalej. To akurat prawda, a z drugiej strony w głowie gdzieś krąży życie Dana Bilzeriana, które nie jest wzięte znikąd, to na pewno jest Ale jakiś no tutaj. to motywuje, bo na przykład chciałem teraz już zespozować trochę kasy na jakiegoś, wiesz, jakiegoś Bentleya czy coś, ale no pomyślałem, że to nie jest najmądrzejsza decyzja, także, Rozumiem, ale, rozumiem. no. Muszę cię niemniej jednak zmartwić, że jeżeli zaczniesz uskuteczniać takie życie Dana Bilzeriana, to będziesz musiał w końcu założyć fanpage'a, Twittera, Instagrama, Snapchata i tak dalej, bo to przecież o to trochę w tym wszystkim chodzi, żeby pokazać wszystkim tutaj No, nowych to, treści. tak. Jak się teraz unormuje sytuacja, albo właśnie jak już będzie w pełni ten, jak to powiedzieć, normalnie, jak będzie w POKS już legalny w pełni w Polsce, no to wtedy może z tym ruszę, coś tam bardziej będę medialny. Na razie to tak, wiesz, na spokojnie, nic się tam nie No skupiam. właśnie. No właśnie, z drugiej No. strony wszystko zaczęło się trochę od twojego bloga na Poker Strategy. I tak trochę tak zastanawiam się, bo na początku on tak fajnie wygląda tutaj, że dzień dobry, to ja Wiktor, będę grał w pokera. Wszystko ładnie, motywacyjnie to działało. Ale tak naprawdę pojawił się taki moment, że zupełnie przestałeś odpisywać ludziom na ich zapytania i tak dalej. Czy to w ogóle blog jest ci w jakikolwiek sposób potrzebny? Być może było to ci potrzebne jakoś tak na początku tej ścieżki rozwoju, a teraz to już jest taki element może przeszkadzający? Tak trochę mnie to zastanowiło, bo widzę Aha. taki brak konsekwencji Co trochę też. znaczy, wiesz, no blog to trzymam, bo jest fajny, tak wiesz, bo go zacząłem akurat jak dopiero zaczynałem przygodę z pokerem, to jest bardzo przyjemne, że wiesz, możesz sobie zobaczyć 2014, cześć, gram NL5, a teraz na przykład sobie postuję graf, cześć, tam grałem to i to, no to jest takie fajne, a co do tego, że nie odpisuję, no po prostu... Jeżeli jest takie pytanie jakieś strategiczne i tak dalej, no to nie chcę zbyt dużo value dawać sam od siebie, wiesz, co chodzi Rozumiem. poprzez, to jest jednak pojęcie takie biznes, no bo to edge'e są niskie, nie mam zamiaru na przykład w publikę wydawać, na przykład co, czym się zajmuję, jak to wszystko robię, no trzeba być trochę samolubny poniekąd, żeby, bo to jest jakby sport niby zespołu, bo możesz jakiś mieć partnera i tak dalej, ale tak czy siak na koniec to ty sam jesteś i to jakby nie chcę zbyt dużo info wydawać, ale no mówię, ja też nigdy nie miałem takiego jakiegoś swobodnego pióra, żeby tam jakieś wykłady pisać i tak dalej. Czasem jakieś update'y sobie tam napiszę i tyle. No, tak to. Tak, z drugiej strony to, co mnie zdziwiło, to w ogóle system, w jakim prowadziłeś tego bloga, bo to w ogóle tak mnie zastanowiło, trochę to było takie aż wręcz dziwne, bo wrzucałeś na przykład tylko i wyłącznie wykresy, które kończyły się tak, strzeliście, w ogóle w najlepszym punkcie w czasie sesji, w ogóle najlepiej byłeś zarobiony akurat w tym momencie i właśnie taki wykres wrzucasz tam do siebie na bloga, wrzucasz właśnie jakieś ręce, które tak bohatersko sprawdziłeś albo, nie wiem, wygrałeś niesamowicie i tak sobie mówię, kurczę, to też jest trochę takie niesprawiedliwe, bo na przykład przychodzi taki gość, który gra NL2 albo NL5 i patrzy, Boże, ten Wiktor, to on nigdy nie przegrywa. Czy w ogóle zastanowiłeś się kiedykolwiek, że możesz na przykład sprzedawać ludziom taki zakrzywiony obraz, który im się po prostu, no nie są w stanie tego przyjąć, no bo też nie są głupi, ej. Nie, bo wiesz, bo nie, no z reguły to wygrywam, ale no taka prawda, że jak na przykład mam gorszy graf, no to skupiam się na tym, na co źle zrobiłem, a nie postuję tego, bo to w głowie zapominam, wiesz, co chodzi, to jest jakby skupiam się na tym, co jest dobre i to jest w sumie, to jest lepsze, na przykład ja nigdy nie postuję, że mam jakiegoś bad beata, czy jakieś takie rzeczy, tylko na przykład, nie wiem, postnę jakiś błąd zrobiłem, to może wtedy, żeby coś poprawić, ale z reguły właśnie staram się zazwyczaj skupiać na pozytywach, a nie na negatywach. Także dlatego, no, po co mam zaśmiecać bloga, że na przykład, o kurna, jaki mam downswing, ale do dupy, to przecież nie będę tego pisał, po co? Tylko będę, wiesz, na przykład pisał, że to jakieś coś mi się na przykład wygrałem i tak dalej. No, to jest taki jakby, wiesz, dla siebie to będzie bardziej prowadzę, a nie dla ten. Na przykład, jak mam jakąś fajną sesję, którą chciałbym sobie upamiętnić, no to sobie tam wrzucę, że o, ale fajnie, coś tam mi tam wyszło i tak dalej. A tak typowe, no, w sumie to. Równie dobrze mógłbym tak prywatnie sobie takie coś prowadzić. Także to jest, wiesz, takie
Rozumiem. To trochę też pewnie zmieniło charakter na przestrzeni tych wszystkich stałek, które przeszedłeś. No. Też nie możesz być taki jak na początku. No wiadomo, że wszystko trzeba to zmieniać. Z drugiej strony też na podstawie tego bloga, który tam prowadziłeś, też wyciągnęłam masę informacji na przykład na temat tego, że w ogóle jesteś fanem tego, żeby grać właśnie niekoniecznie dużą ilość stołów. Jak w ogóle zapatrujesz się sobie na nakręcenie tego volume, tych rąk niesamowicie? Był taki moment, kiedy pisałeś, że no siedzisz na dwóch, ileś tam kilku, no dosłownie kilku stołach i tyle. I skupiasz się na tym, podczas gdy inni odpalają x-naście tych stolików jak na to się zapatrujesz? Myślisz, że to było w ogóle jakimś niezbędnym kluczem do tego, żeby właśnie poszybować tak ze stawkami? No to jest, trzeba dobry taki balans znaleźć pomiędzy umiejętną grą, a właśnie robieniem godzinówki, bo jednak jak ktoś już powiedzmy, jeżeli jest faza nauki, no to warto właśnie grać trochę mniej, a nagle jak to na przykład, dobra, już wiem co tutaj robię, to po prostu teraz będziemy ten miesiąc po prostu tylko grindować, no to wiadomo, można jak najwięcej stołów tych wsadzić, też jakie są cele, czy na przykład ktoś gra pod rakeback, czy nie. No u mnie to nie dałoby się, w sumie raz, że nie znalazłbym tyle stołów, żeby grać te 10 stołów na przykład, no ale tak, no z reguły 6, no to wydaje się optymalną liczbą, także to mniej więcej tyle gram. Jak zaczynałem, to grałem nawet trochę mniej, bo po prostu nie ogarniałem jeszcze decyzji. To nagle jedna ręka, druga ręka i to po prostu już było nie gra, a samo klikanie, także sobie to ograniczyłem. No. I też jest taka fajna... bardzo się boję. No jest też taka fajna zakładka, że sobie po prostu patrzysz win rate. On nie, w ogóle ścina ci, przerywa podcast. Jesteś tak? Robotem i nie słyszę cię wyraźnie. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy nasi słuchacze też, ale jesteś taki... O, no. Kurde. Że nie, Wiktor, wróć. Obróciłaś? Halo? Jesteś. O, no to przez chwilę też trwało. O nie, ja już nie oddychałam, już w ogóle wzywałam... Spokojnie. No, nie, spokojnie, dobra. To jakieś chwilowe chyba były usterki. Dobra. Okej. Uf. Dobra, jesteśmy, żyjemy. Usłyszałam 6 stołów, 8 stołów, tak? No, tak optymalnie to wydaje się, tak koło 6. Jest to taka zakładka, można sobie po prostu zobaczyć winrate'y, bazując po tym, ile się stołów gra. I po prostu można sobie zobaczyć, czy kosztem tego, że gramy więcej razy na godzinę, czy tak naprawdę więcej zarabiamy, czy nie. No i tyle. Ale nie, no znam takich kozaków, co tam grają po 10 stołów i gierka się wiele nie zmienia, także to jest po prostu indywidualne raczej podejście. Jeśli ktoś czuje, że każdą decyzję dobrze podejmuje, no to można grać jak najwięcej, bo to w sumie więcej zarabiasz wtedy. No tak, z drugiej strony są ludzie, którzy na przykład grają, bo to jest po prostu rzecz, którą teraz próbuję zweryfikować na podstawie tego, co naczytam się w tym blogu, bo to, co napisane, to jedno, a to, co tak naprawdę można rozumieć, to drugie. Tak. I z drugiej strony też wyczytam taką rzecz, że swoją grę bardziej opierasz na tak zwanych readach, niż na tym, co dzieje się w chadzie, bo też była taka zawsze dyskusja na temat tego rozdania to... Tam chodziło o to, że jesteś zwolennikiem tego, żeby grać w oparciu o ridy. Czy rzeczywiście to musi być, no nie wiem, to chyba pisałem bardziej na midstakesach, bo teraz to tak bardziej chyba gram matematycznie, a nie typowo ridami. Mogłem nawet bez hada grać chyba teraz, także to raczej skupiłem się na swojej grze, nie na tym, co przeciwnicy grają. Także... Ale tak, no to wiadomo, to takie jakieś rzeczy, jakieś timing telsy, to mimo, że tego niby goście to mogą... Myślę, że to jest tak naprawdę nieprawda, ale można to ogarnąć spokojnie, także trzeba, bo to jest jakby gra zamkniętej informacji, to staram się jakby ze wszystkich możliwych źródeł wyciągnąć jakieś skrawki informacji, żeby osiągnąć jak najlepszą decyzję. Także to wszystko jest ważne, ridy i jakiś hat i trio. Wow, no. Ale powiedziałeś, że byłbyś w stanie grać bez hada zupełnie? No, tak. Wow, a dotyczy to na przykład wszystkich stawek, jakie przerabiałeś? Na przykład teraz stricte na high stakes, jak siedzisz i jest tak mało graczy, z którymi masz do czynienia, czy tak naprawdę w ogóle istnieje taka możliwość, żeby grać sobie bez hada? No oczywiście, to jest tak, no bo niektóry masz jakiś, bo te hady nawet nieraz tak zgadam ludźmi, to mogą im zaszkodzić niż poprawić ich grę, bo nagle wyciągają jakieś niesamowite ridy, że tam na river raise'uje, a tak naprawdę ma tam minimalną próbkę, nie? I po prostu, wiesz, to czasem więcej złego robią niż dobrego. Także to i też na przykład jest ten party poker w ogóle zawiesiło hady i jaka jest różnica, w sumie tak samo wszystko jest. A druga sprawa, że prawda, że gram na co dzień z tymi samymi ludźmi, już tyle rozdań z nimi zagrałem, że w sumie pamiętam wszystko, co robią, także to jest dość łatwe. Właśnie to mi pewnie pomogło, bo mam poniekąd taką
fotograficzną pamięć mam, także ten, to mi no, pomaga. No, no, no na pewno w takim wypadku to raczej, raczej wszystko się liczy. Dobra, przeglądam tak swoje pytania i tak właściwie mieliśmy polecieć no, w tym podcastie tak chronologicznie. Wyszło oczywiście na spontanie, tak jak właściwie próba no, naszego, no. naszego połączenia się tutaj na ramach podcastu, ale wróćmy może trochę do tych początków, bo pamiętam, gdzieś wspominałeś również, że na początku tej swojej kariery również tak w pewnym momencie stwierdziłeś, że wejdziesz w współpracę z internetem, tak nazywał się ta niewiadomość, tak właśnie. I jak myślisz, w jak dużym stopniu, czy to w ogóle było tak, takim niezbędnym krokiem, tak patrząc teraz z perspektywy, tak wejście w współpracę z kimś naprawdę lepszym, czy w ogóle istnieje możliwość, żeby na przykład dojść naprawdę wysoko, pracując samemu ze sobą i tyle? No tak, ale żeby pewnie byłaby trochę dłuższa ta droga, ale no ja miałem tak, że w miarę szybko doszedłem do NL100, tak właśnie z tych free roli, ale potem właśnie czułem, że czegoś mi brakuje, takiej jakiejś właśnie podpowiedzi od kogoś bardziej doświadczonego i tak zacząłem przeglądać właśnie jakichś różnych tenerów, tam wysyłałem masę maili, czy ktoś tam by nam nie chciał, bo nie miałem kasy, żeby wiesz, no, za coachingi normalnie zapłacić i akurat podjąłem z nim współpracę, no i tak, dużo, bardzo dużo mu zawdzięczam, tak właśnie na Mixtexach to świetnie mnie tam pokierował i ten, miałem same superlatywy co do jego pracy, także no ale teraz to jest trochę jest inaczej, bo nadal trzymam, wiesz, dobry kontakt, ale już w sumie NL600 plus, NL1000 plus, no to niestety trzeba już samemu pracować, bo no nikt nie uczy, to jednak zbyt słabe jest CV, chyba że znasz kogoś na przykład poza online, czyli wiesz, jesteś z tego samego miasta, to może wiem, że chłopaki tak współpracują, że wtedy jako normalnie przyjaciele to sobie pomagają, ale tak, żeby jakiegoś nieznanego gracza jako trenera zatrudnić, to już czegoś takiego nie ma. No i tak, no warto właśnie z innymi rozmawiać na temat gry, też jakieś kontakty nawiązywać, to jest przydatne, szczególnie, że poniekąd, że właśnie rosyjski ten, to staram się właśnie od każdego trochę wyciągnąć informacji, właśnie od każdego stylu, bo no, niestety, ale nasza polska myśl szkoleniowa jest taka sobie, co do kreszówek, także... Wow, czyli rzeczywiście akurat, jest coś takiego, że... No. Wow, że poszczególna narodowość gra w taki sposób i na narodowość w taki. No, troszkę coś w tym jest, tak, że Hiszpanie grają inaczej, Rosjanie mają jakieś takie dwa swoje style, które właśnie jakoś grają. No, coś w tym jest, bo to poniekąd powiedzmy, jak jakiś dobry gracz z Hiszpanii sobie zaczyna nagrywać film, albo ma swoją stronę szkoleniową, to wiadomo, że ci gracze z Hiszpanii będą mniej więcej coś tam od niego brać. Każdy na swój sposób, ale też każdy coś z tego wyciągnie. I to można spokojnie można to wychwycić, takie style, tak. Niesamowicie. A czy na przestrzeni tej swojej kariery współpracowałeś jakoś szczególnie z polskimi graczami? W ogóle nie. To znaczy, mam to na Skype paru znajomych, ale tak stricte jako współpraca to nie. Nie pracowałem. Coachingów też nie brałem. Kiedyś tam coachowałem jeszcze dawno temu, ale no. Dawno nieprawda. Słyszałam, że właśnie, bo też zahaczyłeś o jakiś etap kariery trenerskiej z tego, co wyczytałam. I jak to generalnie działa? Bo niektórzy sobie właśnie chwalą, że poprzez szkolenie innych i edukowanie innych jesteś w stanie właśnie przygotować materiały, przez co sam się też uczysz i tak dalej. No podejrzewam, że to tak do końca nie działa u ciebie, jeżeli zrezygnowałeś z tego, co w takim razie działało najlepiej na ciebie? No nie, to jest na pewno dobry pomysł, bo szczególnie jak się dopiero tak weszło na właśnie jakiś określony poziom, no to warto tak zweryfikować swoją wiedzę, bo wiadomo, inni uczniowie zadają pytania, trzeba to jakoś dobrze ułożyć i też poprzez to uczenie innych też się trochę szkolisz, ale tak potem wszystko podjąłem za i przeciw, szczególnie, że wtedy jeszcze grałem w ręczną, to po prostu miałem bardzo mało czasu, żeby dodatkowo coś nagrywać, żeby to było dobrze zrobione i podjąłem decyzję, że tak najwyższą po prostu EV mam w samej grze, szczególnie jak wtedy zacząłem ten NL1000 szatować. Ale nie, to jest dobry rodzaj nauki, szczególnie na przykład jak gra jakieś NL100, NL20, jak z jakąś symboliczną kwotę komuś pomagać, to jest bardzo, bardzo wydaje się dobry sposób na też ulepszenie swojej gry. Rozumiem. Z drugiej strony mówiłeś też, że już nie współpracujesz z internetem i tak dalej. Zastanawiam się, jak wiele razy musiałeś zmieniać właśnie grono tych ludzi, z którymi analizowałeś grę i z którymi współpracowałeś na przestrzeni tych wszystkich stawek. Czy miałeś na przykład kogoś, z kim na przykład szedłeś tak od pewnego momentu aż do końca, czy na przykład za każdym razem, kiedy zmieniałeś te stawki, musiałeś znajdować sobie nowych kumpli, nowych... No, obecnie to tak z nikim stricte, tak żeby całą swoją wiedzę przekazywać, to tak nikogo raczej nie mam, ale... Powiedzmy NL5, NL100, to mniej więcej z tymi samymi ludźmi sobie tam współpracowałem i Mixtexy właśnie z tą grupą tego internetu, co tam pracowałem. Tam mam takiego jednego kolegę, co
on tam ze mną się wspinał i tam też gra jakieś NL1000, teraz tam się z nim czasem ten gadamy, ale tak to raczej sam, w sumie nie mam jakiejś... W sumie wiem, że Baron sam się wspinał, także to nie jest jakiś klucz, żeby ten pokonywać jakieś stawki. Czyli da się, dobra. No, tylko trzeba dużo siedzieć nad tym, to prawda. No, na pewno, właśnie, ile godzin średnio tak dziennie? Musiałeś poświęcić na to. Jak byłem taki bardzo, bardzo... Znaczy, bo wiesz, co chodzi, jak zaczyna się już czuć tą kasę, że nagle coś wygrałeś, możesz coś pozwolić, no to po prostu ten, stajesz się mega, mega głodny na to, do tej gry. To miałem takie dni, mogę ci wysłuchać, miałem najdłuższą sesję, patrzyłem, to 20 godzin grałem. Po prostu, wiesz, wstałem. I potem pewnie jeszcze z 2 godziny coś analizowałem, także to było... No, ale tak średnio to z 10 godzin spokojnie trzeba dziennie. Jak teraz już trochę mniej, bo w sumie w grudzień pewnie nadal mam podobnie, ale miałem tak, że już sporo wygrałem w tym roku i tak trochę wrzuciłem na luz ostatni miesiąc, dwa, to trochę mniej gram on average, ale ten... Tak pierwsze półrocze, no to było mega, to było ponad 10 godzin dziennie grałem i plus jeszcze jakaś analiza i tak dalej. No, to... Mówisz o pierwszym półroczu bycia już tak pro, full time i tak dalej, czy... Tak. Ale też właśnie, jak grałem wręczną w Niemczech, no to było oprócz tego, że miałem 2 treningi dziennie, to po prostu ja tam spałem chyba ze 3-4 godziny dziennie może, no to było przerąbane. No. Ej, ale to jest dramat, bo z drugiej strony, jeżeli śpisz tak mało, no to powinieneś, nie wiem, gorzej myśleć, gorzej się skupiać i tak dalej, a mimo wszystko... Mi się wydaje, że to też jest w umyśle, wiesz, jak ktoś na tyle jest zaangażowany i skupiony, że może to przełamać tą barierę, bo, ale wiadomo, potem się odeśpisz jakieś 12 godzin, jak będziesz miał trochę wolnego, ale ten, nie no, jest kawa, są jakieś herbaty zielone, to można to ja jakoś... Ja po prostu w to nie wierzę, co w ogóle sprawia, że ty, wow, że tak lecisz i się nie zatrzymujesz, to jest niesamowite, że na przykład, nie wiem, na przykład dzień wolny czy coś takiego, po co dzień wolny, gdzie tam, po prostu wierzyć mi się nie chcę, że wow, że masz takie podejście. Skąd to ci się bierze? Wow. No, oglądałem Dragon Ball, jak byłem mały. Chciałem być jak Son Goku. No, oni tam, wiesz, dużo ćwiczyli. Ale nie, no po prostu tak ten, sam z siebie, no, sobie stawiam wysokie cele i ten, cisnę, nie? Dużo tych jakichś na YouTubie motywacyjnych filmików oglądam, może to dlatego. A nie masz czasami, kiedy ci się tak po prostu po ludzku nie chce, że chodzi taki dzień, że mówisz sobie, nie chcę, no po prostu stop, muszę sobie... Nie mam takiego, nie. Ale... Jesteś maszyną! Czasem mam tak, że czuję, że ta głowa, no nie mam jakichś takich przejrzystych, powiedzmy, że siadam ze stół, no czuję, że Nie gram A-game, ale też nie ma jakiejś mega dobrej akcji, no to zamiast tego sobie coś porobię, albo też, nie wiem, może godzinkę, dwie sobie coś innego zrobię, nie pogram sobie w FIFA na przykład i tak dalej, ale tak to no, z reguły nie mam tak, żeby bardzo mi się nie chciało, bo wtedy na przykład w tym czasie, jak nie gram, no to coś sobie nad swoją grę popatrzę, albo obejrzę coś ciekawego, na przykład ostatnio czytałem fajną książkę, Art of War Sun Tzu, bardzo fajna, taka ponadczasowa, taki generał japoński ją napisał i mimo, że jest na temat wojny, to też się sprawdza w normalnym życiu i to też na przykład czytam to ostatnio. Rozumiem, wow, dobra. Okej, spędzasz bardzo dużo czasu nad grą i nie tylko nad grą, ale również nad analizą. Jakbyś z drugiej strony podzielił tą proporcję między czasem potrzebnym na grę do czasu potrzebnym na analizę? Czy jesteś raczej typem osoby, która uczy się podczas grania, czy musiałeś w pewnym etapie po prostu odstąpić od gry? Bo znam takie przypadki, jest taki gość, który potem napisał super książkę na ten temat, ale on po prostu przez ileś tam miesięcy nie grał, tylko siedział, analizował, no i potem był mega kozakiem i wygrywał niesamowite pieniądze. Jak to było w twoim przypadku? To nie ja głównie właśnie poprzez grę się uczę i czasem nawet w ramach treningu, na przykład siądę do kogoś, kto jest, czuję, że jest lepszy ode mnie i po prostu z nim gram, żeby mimo, że trochę kasy przegram, no to przynajmniej, wiesz, będę miał jakieś różne spoty właśnie do analizy. Także nie, ja to głównie uczę się poprzez nałogę, ale no teraz właśnie chcę trochę dopracować pod kątem mapy, bo w sumie sam taka talent w sumie nie wystarcza, żeby być właśnie, jeszcze tych gości pokonać. To trzeba też właśnie trochę matematycznie się lepiej przygotować, no to teraz powiedzmy gram 70%, może ze 30% coś robię poza stołami. Czyli szczególnie, co? Szczególnie w ten tak poniedziałek, środa, gdzie jest trochę mniej gier, no to wtedy właśnie więcej siedzę. No.
Czyli co, dopiero teraz, będąc na tych stawkach NL 1000, 2000, 5000 i tak dalej, zacząłeś używać programów typu PIO Solver i tak dalej? A, tak. No, wcześniej nie używałem. Właśnie się tam dziwili chłopaki, że nie używałem tego. A właśnie tak NL 1000 mniej więcej, z PIO trochę więcej pracuję i w sumie jestem do tego nadal dość sceptycznie nastawiony, także nie wiem, ale mam, to w sumie warto mieć ten przyda się czasem. Sceptycznie nastawiony. Ale ten, wiesz, ja NL 1000 już prawie nie gram, ja gram NL2K plus głównie, także... Tak, nie chciałam zrobić topy, powiedziałam, dobra, powiem niższe niż wyższe, ale, żeby... Ale nie, no gram czasem, jak mi się nic nie dzieje, ale tak z reguły to prawie nie gram. Wow, dobra. O kurczę, a z drugiej strony taki moment tej głowy, bo zobacz, że z drugiej strony mówisz, no muszę posiedzieć na tą matmę, bo to nie wszystko, ale z drugiej strony w to nie wierzysz, czyli to ale działa raczej co, na zasadzie... Bo PIO to nie jest matma, że w sensie uczyć jakiejś formułki, to jest taka... Rozumiem. Matma mi bardziej chodziło pod kątem mathematics of Holdem, tak żeby to wszystko można było policzyć dobrze, to rozłożyć na czynniki pierwsze w ogóle, na przykład jakieś zagranie i tak dalej, a PIO to bardziej nie, to jest co innego, ale nie, no wiadomo, że tam... Może mówię, że mało siedzę, ale no siedzę w tym i tak, no dość sporo, ale to nie jest jakiś priorytet, na którym się teraz skupiam, także... Okej, okay. Wow, jestem w szoku. Bardzo wiele rzeczy fajnych wychodzi tutaj na łamach podcastu. Zastanawiam się też, bo właściwie na świeżo, można by powiedzieć, że na świeżo przechodziłeś wszystkie stawki, wiesz mniej więcej, co się dzieje na poszczególnych etapach. Ludziom zajmuje to lata, miesiące, nie, naprawdę kupę czasu. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o trudność w przechodzeniu w tych stawkach? Tak? Czy na przykład jest tak, że nie wiem, nie ma problemu z przechodzeniem stawek jakimś tam do któregoś momentu, a potem jest na przykład wysoki schodek, który po prostu no, jest ciężki do przeskoczenia, trzeba masę pracy włożyć w to. Czy to raczej zachowuje tą tendencję takiego gładkiego przechodzenia? No jest dość gładki, ale wiesz, tak właśnie z NL200, NL600, tak na NL1000 to jest takie, dość czuje się różnice i właśnie im wyżej, tak NL1K na NL2K, jeżeli się gra bez bump huntingu, takie reguły, no to jest znaczne większy znacznie poziom jest i NL5K podobnie, bo te gry są dość rzadko chodzą z fiszem i po prostu raz, żeby dostać miejsce właśnie z graczem rekreacyjnym, no to trzeba też powalczyć o to miejsce na stole, czyli trzeba grać z tą czołówką światową i wtedy przy downswingu, no to tak, to jest bardzo niewygodnie właśnie, na NL5K się jakby już ustabilizować, to jest dość trudne, no, także... Ale wiadomo, są różne sposoby, bo można na przykład sprzedawać trochę udziałów, powiedzmy, albo no różne są takie sposoby, żeby jakoś to ogarnąć, ale nie, powiem, że co chwilę jest trochę trudniej, w sumie nie wiem, nie miałem jakiegoś takiego, że kurde, jak ciężko tam się wbić, miałem w sumie dość taki stabilny przejście. Także... Okej, okay, ale z drugiej strony musisz przyznać, że był to taki kluczowy moment, kiedy pojawiłeś się w High Stakes Database i tak dalej, były nawet poślizgi. No to było. No pamiętam, przegrałem wtedy flipka ten AK na walety. To było, nie, fajnie, ale wiesz, tam nadal ja nawet jak to gram, to jest bardzo bezpiecznie, bo dużo ten bankroll jest ważny i dużo w ogóle sprzedaje udziałów. Nie? To nie jest tak, że jeśli robię jakieś szalone szoty, jakieś, nie wiem, NL40K, to tam wszystko za swoje, tam one time. Nie, to po prostu jest. Nawet jak to gram, to w ogóle się nie denerwuję, bo mam w sumie podobny ten, nie ma, no jest wszystko w sumie tak z rozsądkiem zrobione, także to nie szotuje jakoś mega agro. Rozumiem, ale w takim razie co jest motywem podjęcia takiej decyzji, że nagle okej, dzisiaj usiądę do NL10K, no gracze zazwyczaj siedzą ci sami, tak? Czyli to... wiesz co, bo rzadko tam gra jest, po prostu rzadko jest akcja i w reguły stolik się zapewnia wokół jakiegoś gracza właśnie rekreacyjnego, albo jakiegoś live rega, albo jakiegoś MTT gościa jakiegoś, nie? Mm-hmm. I po prostu no akurat w tym momencie już miałem jakby dogadany, że tam sprzedaje ileś tam udziałów i po prostu jak będzie stolik, to będę grał. No i akurat właśnie się pojawił, to sobie tam siadłem. Tam był chyba akurat sam Rostan był, to jest ten taki, co Mix Games gra gościu. No a w ogóle line-upy są podobne. NL5K grają ci sami goście, co grają NL20K, także to już poniekąd, jeżeli gram z nimi z dobrymi wynikami, no to pokazuje, że mógłbym w ogóle wszystkie gierki pokonywać, także to nie jest jakiś skok w poziomie, po prostu chodzi o bankroll. No.
Rozumiem, rozumiem. Czyli nie wyglądało to tak, bo już sobie wyobrażałam, że siadasz sobie pierwszy raz z tego stołu. A, że o, dzisiaj ten, tam mi pokażę. Nie, nie, to jest tak spokojnie. Tak, o nie, i zepsujesz całe moje wyobrażenie. Wiesz, jak ten, jak Isildur właśnie siada, tak wiesz, jak jest ten na YouTubie ten filmik fajny, że Isildur siada i wiesz, wkupuje się za 100 tysięcy i dobra, dzisiaj gramy ze wszystkimi. Nie, to nie było tak, ale to jest... To też, ja sobie też to tak wyobrażałem, że dobra, szotujemy. Jeszcze pewnie bym włączył jakiś Mortal Kombat muzyczkę, żeby wiesz, się ten, mieć ten beast mode i to grać, ale to nie, to było tak spokojnie. Tak, zapięte pasy, kapcie na nogach, tu kola, jakieś rzeczy do jedzenia. No nie, kole nie polecam, bo to... Nie, no tak to sobie wyobrażam, taki setup, bo był taki filmik kiedyś na YouTubie, że gość robi tam jakąś sesję grubą i nastawiał sobie jakiegoś żarcia, takiego junkie. A, ten Joe Ingram. Dokładnie. Także tak to sobie podpasowałam po tą razem, mówię, co za beka. Dobra, to trochę mnie tutaj rozczarowałeś. No ale dobra, z drugiej strony nie, pozostaje to tak spójne z tym obrazem, o którym mówiłeś, o medytowaniu i tak dalej. Także dobra, nie, wciąż się cieszę, że jesteś tym gościem, o którym mówisz, że jesteś, także wszystko się zgadza, propsy. Okej, lecimy dalej. Tak, bo tutaj pojawia się kolejne takie moje małe pytanko. Widziałam też screeny takie dosyć, wow, zrobiłam wow, jak zobaczyłam. Screeny z czatów, tak, bo grając na stole i z czatów i tak dalej, tak, i gracze między sobą już praktycznie wszyscy się znają. I patrzę, i taki jungleman pisze tutaj do Wiktora, że no, na tilcie, powiedziałem, że na tilcie, no, różne takie... Ale nie, to jest jego styl, on tak każdemu pisze, wiesz, to jest jungleman, on właśnie... On sam nie tiltuje, ale on zawsze tam pisze jakieś takie śmieszne rzeczy w tym na czacie. To jest po prostu jego styl, ale tak, tam niektóre są takie fajne perełki, właśnie ten Zazano, jak się wkurza, ale on już rzeczywiście tiltuje, jak coś pisze takiego. Ale nie, no z reguły to tam w sumie to jest takie na zasadzie żartów, po prostu to nie jest tak, że tam każdy po prostu takie jaja z goście piszą często na czacie. Jakiś na przykład, nie wiem, Ilari i Finn, nie wiem, czy widziałaś tam często jakieś takie właśnie wyzywa, że na przykład tam, nie wiem, ktoś przegrał, to pisze daj, albo takie różne, wiesz, docinki są częste. Albo na przykład, wiesz, jak ktoś gra jakimś określonym stylem, to zawsze się z tego goście jakieś naśmiewają, no różnie tam. To jest bardzo, bardzo taka przyjacielska atmosfera jest podczas tej gry, także to jest... Wiesz. Wow, prawie jak rodzina, powiedziałabym. Wszyscy się znają swoje... Ale beka. Czyli nie ma czegoś takiego, że uskuteczniać jakiś trash talking, że na przykład widzisz... A, jest. Tak, o, jest. Właśnie. To jest, ja akurat... Ja nie wiem, czy mam w tym mecz, żeby trash talking, ja raczej staram się mniej jakieś wyzywać gości i tak dalej, ale ten... No, nie, to jest taki po prostu... Jak sobie grindujesz monotonnie, te klikasz, to się potem komuś zaczyna nudzić, to sobie coś tam pisze coś śmiesznego, no to tyle. To jest tak... Ale są takie właśnie, rzeczywiście, że gości się na przykład nie lubią i między sobą grają, głównie chyba w heads-upie takie coś jest. Bo tam, wiesz, typowo jest gra jeden na jeden, to może wtedy tam jakaś rywalizacja, że tam ci goście coś wkurzają i tak dalej. Ale większy jest problem, to już rzeczywiście na przykład jak baton ktoś kradnie, czyli... Siada sobie, heads up, zagra batona i potem gra sit-out, to jest tak zwany grim i to na NL, no na high stakes to no głównie na to się bardzo dużą uwagę zwraca i właśnie jak ktoś tego nie zrobi, to tam idą bardzo duże wiązanki, ten wyzywają się goście. Nie da się bezpolecznie przejść. No nie, no tak, no są jakieś tam prawa. Miałam u siebie tutaj na podcaście kilku gości, którzy opowiadali o prawie zajmowania lobby, o wyznaczaniach godzinach zajmowania lobby, tak więc to wszystko są prawdziwe historie. Nie ma to tamto, dobrze. Te trash talkingi to mimo wszystko... No właśnie mój kolega ostatnio tak mówił, słuchaj, będzie u mnie Limitless znowu na podcaście. On mówi, kurczę, no dobra, to poobczają, co on tutaj gra. I mówi, że usiadł do ciebie na stoliku, a tutaj od razu, dzień dobry Jacku. Ja mówię, jako beka. Gadatliwy, tak. Ja mówię, a to gadatliwy ten. No to będzie podcastik fajny, dobrze, ucieszyłam się bardzo. Także od razu zapaliła mi się lampka, muszę zapytać o to rozmawianie na czacie i tak dalej w czasie gry. Dobra. Czy na przykład była jakaś taka No mówię, że szczególnie jak ktoś z Polski widzę, to tam wiesz, się przywitam i tak dalej, bo szczególnie, że to myślałem, że to jest fish, bo jakieś takie dziwne zagrania robił, to myślałem, że się tam przywitam, bo to też, tak na dobrą sprawę, to ten, jakby nieznany gracz, to jest nasz... To jest jakby nasz klient i to nasza jest w tym rola, żeby gracz się dobrze bawił, czyli chętniej
napiszę na przykład o nice hand, albo popiszę z jakimś graczem rekreacyjnym, żeby po prostu miło spędzał czas. Tak samo jak na przykład gracze rekreacyjni nie lubią, jak ktoś długo myśli, to specjalnie staram się szybciej grać, żeby mu nie spowalniać akcji, szczególnie, że on gra na przykład jeden stolik. No i to jest takie, wiesz, no, w sumie logicznie trzeba myśleć. I ja na przykład teraz tego w ogóle tutaj nie ma, ale ja się strasznie wkurzałem, jak na przykład na NL 100 ktoś przegrał stacka do fisza i potem go wyzywa, albo jakieś takie dziwne, wiesz, jakieś idą, że o, ale źle zagrałeś i tak dalej. To jest bardzo, bardzo niemądre, bo po prostu raz, że może zniechęcić tego gracza, no różnie. Także Dobra, to już wiemy, że potrzebna jest również jakaś kultura i etykieta przy stole. Oczywiście, to jest żadne wielkie odkrycie. Z drugiej strony też rodzi się takie pytanie, tak obserwując te gierki, które grasz, że no kurczę, przewala tam się no, kupa pieniędzy przez ten stół. Nie wiem, jeszcze są takich, nie wiem, pomyślunków, że na przykład kurczę, jakbym wziął te pieniądze z blinda i small blinda, big blinda i na przykład dałbym jakiejś biednej rodzinie. Nie miałeś nigdy takiej autorefleksji, że kurczę, tyle ludziom mógłbym pomóc i tak dalej, nigdy nie miałeś takiego zapędu, teraz święta idą, zwłaszcza teraz takie myślenia się rodzą. Znaczy wiesz, no, ja to mam tak, że jak no, ktoś widzi, że ktoś tam potrzebuje, no to raczej tam pomogę czy coś, albo jakiś taki dobry napiwek dam czy coś, no to jest spoko. Ale nie mam aż tyle zasobów, czyli nie jestem jakimś miliarderem, żeby tam rzeczywiście móc wpłynąć na jakąś lepsze życie wielu ludzi. Czyli na początek to właśnie jakoś bliskie grono chcę, żeby w sumie nikomu niczego nie brakowało i tak dalej, wiesz, rodzicom czy coś pomóc i tak dalej, ale tak to nie jest w sumie. Też jedynie co to trochę właśnie ryjebanie, że miałem na przykład w ostatnie pół roku, to już kilka razy miałem, że 100 tysięcy na przykład przegrałem jakiś ten, miałem taki stretch, a potem wyjdziesz sobie z dziewczyną na jakąś kawę i powiem, że byłem bardzo mało zrelaksowany, byłem, także wiesz, to jest coś za coś, to dlatego specjalnie tak staram się myśleć pod kątem żetonów, a nie tym, że gram na prawdziwą kasę. No, to jak mówiłaś, że jako gra komputerowa, a nie typowo, że kolne 3-bet, no to nie wiem, to jest jakiś PlayStation albo coś, to nie jest dobre myślenie. No. Właśnie, z drugiej strony też zakrywasz tutaj o temat takiego życia codziennego. Czy jesteś w ogóle w stanie tak wracać myślami do takiego normalnego, codziennego życia? Albo w ogóle mieć takich znajomych, którzy nie grają w pokera, tak? Bo twoja rzeczywistość jest tak inna od tego, czym żyją. No nie, ogólnie z reguły mam dość mało znajomych takich, wiesz, teraz niedawno poznałem chłopaków, to tam też grają w pokera, ale w sumie mam takiego jednego kolegę, ale z takich czasów szkolnych, to się zawsze tam gadamy, to on wie, że na przykład teraz gram zawodowo, ale tak to jakoś, nie, właśnie powiem, że jestem dość mocno antisocial, no life mode teraz, także mało się ten socjalizuje i tak dalej. Szczególnie, że rzadko też z kimś jak rozmawiam, to mam jakieś takie wspólne tematy, punkty zaczepienia, bo jednak no jak mówisz, że inna rzeczywistość jest zupełnie, wiesz, na co dzień trzeba właśnie z samym ze sobą walczyć, jakieś swingi i tak dalej, no to jest taka trochę czarna strona, że wstaje, jest 15, już jest ciemno, no to nie jest zbyt optymalne, ale to z czasem, wiesz, to wszystko się zmieni. Ale no, na razie w sumie nie narzekam, bo lubię to robić, także to jest spoko. Dobra, czyli wszystko się zamyka w tym obrębie tego, no nie, bo spróbuję sobie to tak wyobrazić. Na początku, no okej, miałeś chłopaków z drużyny i to się tam kręciło od 15 roku życia, teraz właściwie masz kolegów takich, właśnie jest, no nie no, właściwie co, jeżeli się czegoś chce, to trzeba się po prostu spiąć. No, ale też wiesz, no z reguły pokojowi też sobie odpoczywają i tak dalej, ale ja mam taki cel, że jak chcę być najlepszy, no to wtedy nie mogę sobie tego zrobić i też trzeba tam czasem sporo jakby mieć jakichś takich wyrzeczeń i tak dalej, ale no mi to odpowiada, także spoko. Jedynie co to właśnie ten sobie tak minie właśnie GTO jakby ten kurde, co ja chciałem powiedzieć? Polecam medytację, łatwiej się skończyć. No. Nie, mówię właśnie, takie życie socjalne to też może czasem dodać, szczególnie jakieś, wiesz, dziewczyny i tak dalej, bo w sumie nigdy nie miałem tak, żeby jakiś był, wiesz, długoterminowy związek, bo często miałem tak, że po prostu i gdzieś idziemy, to mówię, o sorry, akurat mam stół, nie mogę przyjść i tak dalej. Właśnie to sobie mi się wydaje, że mogę dopracować, ale resztę to w sumie nie narzekam. Przyjdzie czas i na to, nie wiem, to pojawia się takie od razu pewnie też poczucie, tak, że w tym momencie... No, ale też ktoś musi być właśnie na tyle wartościowy, żeby też mieć jakieś swoje zajęcie, bo wiesz, jak czasami jest w związku, że na przykład jedna osoba skupia się tylko na drugiej osobie i wiesz, wszystko razem robią i tak dalej, no to wtedy to by zupełnie by mi nie odpowiadało. Tak miałem przez chwilę, ale no to szybko ten sit out. Sit out!
No nie, co, to musisz, nie wiem, zrobić casting i nie wiem, nauczyć taką dziewczynę, co to jest big blind, small blind i tyle. No i ja, i od razu to będzie działało. Tylko co, albo nie wiem. Dobra, przejdźmy dalej, bo to taki śmieszny temat się wiązał. Okej, słuchaj, widziałam też taką ciekawostkę. Duck Pork też, taki grajek z tych high stakes i tak dalej. Streamujesz czasem swoją gierkę i ponoć byłeś też obecny na streamach od Duck Porka. Czy oglądałeś właśnie te streamy, które on tam... Oczywiście, że oglądałem. To jest, wiesz, świetne źródło, szczególnie, że no, Polk jest taki jako jedyny ze streamerów, który rzeczywiście jest jakby, ma respekt, wiesz, high stakes community, że to rzeczywiście jest dobry gracz i w sumie bardzo się zdziwiłem, że zaczął streamować, ale widocznie po prostu chyba już odchodzi od gry zawodowej i bardziej właśnie chce rozwijać jakby swój brand i tak dalej, no to wtedy sobie pozwoli na te streamy. Ale tak, bardzo byłem w sumie zaciekawiony jego osobą, wiesz, jak gra i tak dalej, ale widać, że było, że to nie było jakoś jego A-game i tak dalej, ale też fajnie było zobaczyć właśnie swój stolik, wiesz, jakieś jego rozdanie i tak dalej. Tam akurat chyba od niego nawet wygrałem trochę kasy, także to miło wspominać te czasy, jak tam grał. Słyszałam taką teorię, że tak Polk gra zupełnie inaczej, kiedy streamuje na Twitchu, a zupełnie inaczej, kiedy gra nie streamując, prawda? Ale wiesz, no trochę na pewno, bo nie ma hada, nic, ale gra dość podobnie mi się wydaje, ale on heads up to nie jest jego gra, to znaczy jego główną grą jest heads up i to w tym jest elitą, bo na przykład Sixmax to jest dobrym graczem, ale nie wiem, czy jest na poziomie takim, żeby grać tam, nie wiem, forehanded, freehanded z czołówką, na przykład NL5K i dlatego, a jak grał heads up typowo właśnie wysokie stawki, to zawsze swoje karty zakrywał, czyli to nie było tak, że nagle całe swoje info oddawał i tak dalej, no to że... Wszystko ma swoje plusy i minusy. Dobra, a powiedz, wybierasz się może w przyszłym roku na WSOP, co? Może przydałoby się zdobyć właśnie jakieś bransoletki, bo to przecież takie zwiększenie wszystkiego. Masz plany takie w głowie? Czy to no, jednak razie, są te turnieje, które nie opłacają? A wiesz co, właśnie się opłacają dość mocno, bo latem jest najmniej akcji online. I to myślałem, że jest spora szansa, że pojadę, ale też chyba głównie grać kieszówki, a nie jakieś grenować jakieś turki. Zagrałbym pewnie main eventa, bo to też tak ogląda się czasem właśnie, jak się zaczynało karierę, to się marzyło o tych różnych, wiesz, Malta, jakbyś Vegas, no to jest jednak też, trzeba to przeżyć chociaż raz w karierze, no to zobaczę, może mi by się tak spodobało, żeby tam częściej jeździł i tak dalej, bo mam kolegę, co głównie właśnie te live gierki grinduje tam Vegas i mówi, że dobry, no poziomowo jest znacznie ten lżejsze są, także no to na pewno, prędzej czy później, albo w tym, albo następnym, to w następnym raczej na stówę pojadę. No, też... no tak, a potem przyjdzie podatek do zapłacenia za wygrany turniej w SOP i wtedy... No, dlatego kieszówki są lepsze, tam nie ma tego, ale, tak. Ale takich wyjazdów to na pewno na Bahamy pojadę, tam zawsze chciałem tego stopa zwiedzić, także to tam polecę. Na Bahamy w celu, bo jeszcze raz mówię, ten PCA będzie teraz w styczniu. Aha, tak. No, nie wiem, kto mi znowu, dobra. Nie, no to akurat też fajny przystanek, chociaż widziałam jakieś tam urywki z tego, jakie burze tam przechodzą, to nie wiem. Ciekawa jestem, czy w ogóle oni zdążyli to wszystko odbudować, bo słyszałam, że tam całkiem... A, bo coś się... Nie tak, no były huragany, także tam było całkiem... No, ciekawe. Nie, no pewnie, że warto. Teraz Praga, także... No. Po Pradze kolejne plany. Słuchajcie, powoli skończyły mi się moje magicznie przygotowane pytania. Tak więc uwaga wszyscy, odpalam tutaj, bo tak nawet szczerze mówiąc przyznam się, że zamknęłam trochę to okienko czatu, które tutaj wisi na YouTubie, bo bałam się, że będę w ogóle się już zupełnie rozpraszać. Także teraz nadszedł ten moment, abyście puścili wodze wyobraźni, zapytali Wiktora o wszystko, co wam siedzi w głowie. Uwaga, wyjmujcie notesiki, notatniki i działajcie. Także szukam tutaj, oczywiście na pewno padły jakieś pytania, bo pewnie nie wszyscy usłyszeli, że będę domagała się ich na sam koniec, także uwaga, chwila dla mnie, szukam pytań sensownych. To nie? Także będzie jakaś selekcja, nie martw się. No, spokojnie. Akurat też odpaliłem czat, także sobie popatrzę. A, dobra, no to ty też go widzisz, właśnie. To ja tutaj na dwie pary oczu to będzie łatwiej. No to nie wiem, no pojawiają się pytania, a z drugiej strony zastanawiam się, czy na przykład będzie, no bo ja nie wiem, że jakbym na przykład odpowiadał, no dobra, ale z drugiej strony ja nie jestem tobą, no to zapytam ciebie.
może będzie ci łatwiej. Uwaga, pytanie numer jeden. Jak to jest grać versus takie postaci jak OTB, Red Baron, Katia, Fish, Truteller? Jaki to jest poziom levelingu? Jakbyś miał to porównać na przykład do gierek NL50 w dzisiejszych czasach? A właśnie chodzi o to, że ciekawe, co się rozumie pod kątem leveling, bo to jest tak, że jednak jak się gra, no to bardziej się stara się grać swoim range'em, dobrze go ułożyć, a nie tyle się levelować, że aha, on tam blefował raz, to pewnie znowu teraz ma value i tak dalej. To właśnie leveling ma dość mały stopień przełożenia na te stawki, na grę z najlepszymi, po prostu oni nie będą nagle jakieś chore exploity robili na tobie, tylko będą po prostu grali poprawnie i tyle. Tam leveling jest dość małym aspektem w tej grze. Chyba, że właśnie no, w jakichś rzadkich sytuacjach, czyli to jest powiedzmy że 5% może coś się tam takiego ciekawego może dziać. A co do gry, że gra się tak z najlepszymi, no to fajnie, bo w sumie zawsze o tym marzyłem. No to jest bardzo przyjemne, że grasz wie, z najlepszymi ludźmi i to jest na przykład, to jest oznaka, że jesteś dobry, że siadasz na przykład na ten 5K i gości się insta nie dosiadają do siebie, czyli to znaczy, że jednak chyba jesteś dość dobry, bo z reguły no byle kto, jak siądzie sobie nieznany na NL5K, no to masz stały stół, 10 ludzi na waitliście, a wiesz, jak sobie grasz z tymi gośćmi freehand, no to jest jednak oznaka, że coś tam umiesz i to jest tak jakby weryfikacja umiejętności i no mówię, bardzo, bardzo fajnie się z nimi gra w sumie, mimo że pod kątem finansowym nie jest jakieś mega, mega dochodowe, ale po prostu sama frajda z gry jest niesamowita, także to jest super. Akurat rodziło mi się w głowie takie pytanie, czy masz czasem takie momenty, że robisz sobie właśnie jakąś nagrodę, że na przykład nagradzasz się za to, że tak zrobisz taki moment, mówisz sobie wow, ale daleko doszedłem, albo robisz na przykład taką retrospekcję i myślisz sobie, Boże, to już ten moment i tak dalej, że na przykład w tym momencie no, mówiłeś, że na przykład odmówiłeś sobie zakup samochodu i tak dalej, nie pamiętam jakiego, nie znam się, ale, ale na przykład, że nie wiem, że kurczę, no wiesz o co mi chodzi, że po prostu tak polsko. Tak, no tak z perspektywy, no tak, no czasem tak mam, że właśnie sobie takie refleksje, że kurczę, akurat miałem wtedy tą kontuzję, a co by było, jakbym akurat się nie zajął pokerem, albo bo na przykład powiedzmy, miałem na NL10 taką sprawę, sytuację, że miałem chyba z 400 dolców w rolu i miałem jakąś taką jedną złą sesję, że chyba przegrałem z 200 dolców może, czy coś takiego i miałem taką w myśl, że może by to wszystko wypłacić, bo i tak już tam wygrałem 200 dolców, miałbym teraz, wiesz, na jakieś takie swoje zachcianki i ja sobie tak myślałem, kurde, co by było, jakbym to zrobił i czasem tak mam, że właśnie to się w czasach takich, że na przykład coś przegram i tak dalej, to tak sobie z perspektywy patrzę, że nie powinienem w ogóle od nic się wkurzać, bo to i tak bardzo fajnie wszystko się ułożyło i tyle. No także no, czasem tak mam, to jest takie bardziej takie rozmyślanie w jakimś wieczorem, wiesz, po sesji, to jest przyjemne. Jak na przykład siadam, wiesz, piję jakieś coś dobrego i tyle, no, to jest spoko. Fajnie. Dobra, kolejne pytanie. Czy masz polskie korzenie, czy 100% Białorusin? Tożsamiasz się z Polską? No wiesz, ja się tu wychowałem, także jakbym grał, to wolałbym mieć polską flagę niż białoruską, ale chyba miałem, moja prababcia chyba była Polką, a tak to nie, normalnie rodzice to z Białorusi są, także w sumie tam się urodziłem, ale większość życia tak w Polsce spędziłem, także bardziej jak Polska. Dobra, kolejne pytanie. Jak pracujesz nad grą? Skąd wiesz, jaką kontrstrategię wymyślać na takiego Red Barona? Czy są to analizy w PO Solverze? No, wszystkiego po trochę i też jak się skontrować? No powiem, że jak pracuję, to analizuję wszystkie rozdania po prostu, co miałem jakiś z nimi problem, to sobie tam wszystko przeglądam, staram się to rozłożyć właśnie matematycznie na czynniki pierwsze, czyli ile muszę mieć kombinacji na blef, ile na value i tak dalej i sobie to potem staram się wszystko dobrze ogarnąć, żeby mieć to wszystko zbalansowane i do tego no też, no teraz jest coraz mniej właśnie poprzez rozmowę z innymi, to szczególnie jak się tak wspinałem na Mistakesach, to dużo właśnie dyskutowałem z innymi graczami, nawet co mają do powiedzenia, nawet no, w sumie od każdego można się czegoś nauczyć, nawet mimo, że ktoś gra niżej, no to każdy ktoś może mieć jakiś dobry pomysł czy coś i wtedy właśnie w ten sposób się tak uczyłem. No. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Ile stołów maksymalnie jesteś w stanie grać utrzymując A-game? No w tym roku tak patrzyłem, to tak z 30 tysięcy razy zagrałem, jak miałem 8 stołów, to mi się wydaje, że to jest taka liczba już na granicy, że jest ten, jak jestem wypoczęty, no to mogę to ogarnąć. Tak z 8, 7, no byłoby tyle. Tak na przykład powiedzmy, że jak miałbym tak z 10, ale na przykład niższy stawek, to i tak bym to ogarnął, ale mi chodzi już takie jakieś trudniejsze gierki, to wtedy bym to ten, musiałbym grać tyle.
Dobra, lecimy dalej. Wiktor, medytujesz przed sesją i po? Utrzymujesz czystość umysłu? Czy medytujesz o tym, co zrobiłeś, jak zrobiłeś? Czy będzie podsumowanie listopada na twoim blogu na PS? Tak, to do medytacji, no tak, głównie przed sesją. Czasem z rana po prostu, jak sobie wstanę, to ogarnę. Jak, no, szczególnie, że jak mało spałem, to mi to pomaga, żeby mieć bardziej przejrzysty umysł i zacząć jakby dzień z lepszej noty niż, wiesz, tracić na przykład godzinę na ogarnięcie się, no to wtedy szybciej to zmedytuję i mam jakby, od razu biorę się do roboty. No i po sesji raczej nie, chociaż może by się przydało, bo mam czasem właśnie problemy z zaśnięciem. Właśnie tak potrzebuję z godzinkę, dwie, żeby zasnąć, bo nagle te, wiesz, wszystkie numerki i tak dalej, to wszystkie te wszystkie rozdania, ma się masę myśli, no to mógł być dobry pomysł. Ile trwa twoja sesja medytacji? Jak dużo czasu sobie na to przeznaczasz? No od 10 do pół godzinki może, no gdzieś tak. Jak floatuję, to właśnie dłużej, to tak, wiesz, półtora, ale to nie jest taka typowa medytacja, nie? Nie, no to jest co innego, ale z drugiej strony ty się zastanawiam, jak na przykład, nie wiem, zetknąłeś się z tym, uczyłeś się tego w jaki sposób, czytałeś fora, czy na przykład przeczytałeś książkę, czy stwierdziłeś, okej, od dzisiaj medytuję, wydaje mi się, że to wygląda w ten sposób. Nie, różnie, na początku starałem się po prostu na swoim oddechu skupić. Potem jakieś dodawałem wizualizacje różne, ale to jest masa jest info na necie. Nie. No są też ma różne techniki, dlatego pytam. Tak. Jest Headspace, jeszcze coś tam. Dużo jest takich różnych rzeczy, po prostu od każdego mniej więcej, bo każdy jest jakby indywidualny, czyli na jednego będzie lepiej działało skupienie się na oddechu, drugiego będzie lepiej działało na przykład jakieś skupienie się na przykład na czuciu czegoś i tak dalej, albo na jakimś obiekcie i po prostu ten. No głównie w mojej medytacji chodzi głównie o to, żeby właśnie oczyścić umysł, mieć bardziej przejrzysty właśnie dostęp do informacji. To robię. Aha, i czy będzie update, no to w sumie jakoś nie miałem potrzeby nic pisać, ale no coś tam update, no przynajmniej wolę raczej teraz jakieś z tą ustawą, wolę właśnie bez grafów żadnych nic takiego nie wsadzać, ale mówię, dobry, w sumie na początku chyba pisałem coś 20, że dobry miesiąc, bo miałem dobry miesiąc, także w sumie nic takiego większego, ciekawego się nie wydarzyło. Także, no tak, pieniądze lubią ciszę, pamiętajcie. Lecimy dalej z pytaniem. Jak się dostosowujesz do przeciwników, skoro słaby z matmy jesteś? Skąd wiesz, jaki ręcz budować? Jak to robi? Znaczy, nie, powiedzmy tak, że nie jestem uzdolniony matematycznie zbyt dobrze, ale to nie znaczy, że jestem słaby, bo to trzeba, to się nauczyłem i tyle, ale jakby nie miałem do tego nigdy takiej smykałki, w szkole zawsze się obijałem na matmie, bo czułem, a do czego mi to kiedykolwiek będzie potrzebne, liczby pi i tak dalej, no to wiesz, zawsze to ja w ogóle w szkole tam się nic nie uczyłem, zawsze nawet wiesz, nie studiowałem nic i nawet szczerze to się z tego szczycę, bo kiedyś mi nauczycielka powiedziała, że o, Wiktor, się tak obijasz, coś się będzie i tak dalej, i to ja tak zawsze, wiesz, to mnie też motywuje trochę właśnie, bo chciałem zawsze iść wbrew tym wszystkim standardom, typu wiesz, studia i tak dalej. Matmę to powiedzmy, że teraz no to już czuję się dość pewnie, ale po prostu wolno liczę, czyli właśnie nad tym pracuję, żeby szybciej umieć mnożyć, liczyć i tak dalej. To nie jest jakaś moja mocna strona. To... Ale zawsze dobrze logicznie. Z kim się dzieje? O, coś się zacięło? Trochę tak, czy nie? Chyba już wróciłaś. Halo, już wróciłaś chyba. Ja byłam cały czas. Dobra, no. To lecimy dalej. Lecimy dalej. Z kim siedziałeś na tej gierce live? Aha, to tak. Przez chwilę był ten taki Paul Newy, wiesz, który on taki live gra głównie. Potem Jungleman był, Truteller. Co jeszcze? No, kilku takich regów, którzy są mniej medialni, ale też online głównie grają. Tam ten Elde był, Vegetto był też, tak paru Hiszpanów. O, Educa Poker też był. A w ogóle w sumie fajna była sceneria, bo był taki taras, bardzo, bardzo przyjemnie ten taki. Było fajnie, ale akurat wtedy dużo przegrałem, ale spoko. Ale nieważne, zaliczone, odhaczone w życiu. No. Także, to nie, tam w ogóle wszyscy byli tacy znani gracze. No, nie było tego Hextona, tam dużo ludzi po prostu o Machę gra live i akurat to, co ja grałem, to nie było aż wielu prosób. Na przykład Mercy gra zawsze o tego 8 Game, jakieś takie inne gierki. No dobra. No lecimy dalej z pytaniem kolejnym. Czy bierzesz jakieś suplementy diety wspomagające pamięć i koncentrację? No mam ten NZ48, także NCT48 mam.
że to jest... Nie wiem, czy pewnie nie oglądałaś Limitless, ale to jest taki... Oglądałam. To mam, także to mi pomaga. Dobra, zagadka rozwiązana, kończymy podcast, już wszystko wiemy. Nic nie trzeba robić, tylko wezmę to i od razu, wiesz, mam... To wszystko, co było wcześniej, możemy usunąć, więc to i zostawić tylko to jedną wypowiedź. No, tyle, dobra, wszystko wiemy. Okej, ale lecimy dalej, jest jeszcze masa pytań, więc jest. No dobra, zadam kolejne pytanie, stop. Ile śpisz na dobę, bierzesz jakiś drugi, co? Jakieś dragi na skupienie się. To praktycznie to samo pytanie. Dobra, ile godzin dziennie śpisz, zostańmy przy tym. O. No, teraz tak z 8 muszę w siebie spać spokojnie. W weekendy mniej znacznie, bo nieraz tak mam, że powiedzmy kończę sesję, a tu nagle znowu mam jakąś akcję, no to po prostu nie śpię tam, wiesz, biorę kawę i czasem tak przytrzymuję ten dzień, żeby mniej spać. Ale a co do dragów, no to nie polecam w ogóle nic, żeby po prostu nie szukać różnych aderoli, takich sprawy, bo to raz, że z systemem twoim może to naruszyć, bo powiedzmy, to jest bardzo źle, jeżeli nagle będziesz miał taką w głowie blokadę, że bez tego nie możesz grać i no po prostu to nie jest, raz, że to nie jest zdrowe dla zdrowia, dobra dieta, wiesz, odżywianie się, te sprawy, a nie jakieś dragi, to nie jest żaden powód do sukcesu, żeby to zażywać, także nie polecam. No. Kolejny mit rozwiany. Przechodzimy do kolejnego pytania. Który gracz jest najtrudniejszy z high stakesów, który najbardziej przereklamowany? Tak. Najtrudniejsze to Baron, no to jego wyniki mówią same za siebie, wiesz, on już w przeciągu 3 lat najwięcej wygrywa Hold'ema. Kto jest przereklamowany? Zaraz się posypią te szoty. Dawaj, nie, wiesz co, dawaj! W ogóle wszyscy tacy prosi z 2009, jakiś live, MTT goście, jakiś różnie, wiesz, na przykład ten Negranu i te sprawy, no to oni zero pojęcia mają co do gry. Bo jak tak też mnie się wkurzyłem, jak powiedział, że NL5K by pokonał po 2 tygodniach nauki, no to ja mówię, jak, co, o czym on mówi w ogóle. Także nie, no z reguły ten, Mercier też jest przereklamowany, ale on nie gra moje gierki, ale no z tego, co się tam orientuje, to nie jest zbyt optymalnym graczem. A tak to nie, no z reguły, no jak ktoś gra high stakes, to nie może być przereklamowany, bo jednak gra, no to po prostu, wiesz, jakoś doszedł tą ciężką pracą, no i tyle, a bardziej mi chodzi o takie celebrytów live, wiesz, Ivy, kiedyś to byli na topie, wiadomo, ale teraz po prostu nie mogliby rywalizować z graczami online, jednak... Pozostali w polu, tak. Za murzynami, ale po prostu oni też tego nie grają już, także ciężko coś powiedzieć. No tak, ale z drugiej strony weźmy takiego Merciera, przecież wygrał jakieś tam dwie bransoletki, czy trzy. No nie, no w turniejach na pewno to jest doskonały gracz turniejowy, wiesz, ma dobre wyniki, same za siebie mówią, może ma live, może ma jakąś lepsze ridy i tak dalej, ale w sumie on też nie mówi o tym, że w sumie to prawda, bo on nie mówi o tym, że on nagle tam w Hold'em jest jakimś specjalistą i tak dalej, on przecież wszystkie gierki umie grać, czyli no już... W sumie nie wiem, czemu nawet powiedziałem, że jest przereklamowany. Bo wszyscy tak mówią. Ale nie, mi chodzi bardziej o to, że no nie jest jakimś mega crasherem, że wiesz, jakimś geniuszem gry i tak dalej. Tak samo jakieś dużo gości, co gra live, właśnie te high rollery, no to dużo bazuje na swoim imię, no, niż umiejętnościach. Powiedzmy, że ktoś coś wygrał, to może nawet sprzedawać akcje do końca życia prawie, że bo ma renomę, że jest, wiesz, graczem wygrywającym. No. No tak, zawsze znajdzie się ktoś, kto tak. Też ostatnio wyszedł taki fajny temat, ile tak właściwie pokerzyści ci tacy topowi mają tych pieniędzy tak de facto, bo często okazuje się, że no to wcale nie idzie tak w parze z tą słabą i tak dalej. To jest w ogóle też całkiem ciekawy i fajny temat, ale może o tym kiedy nie. Kurczę, miałam też takie pytanie, urodziło mi się w trakcie twojej wypowiedzi. Zaraz sobie przypomnę, jako zapychacz czasu, to znaczy w czasie, kiedy sobie będę przypominać, zadam ci kolejne pytanie. To właściwie jest dobrze sformułowane, bo tu ktoś się pyta, jaka była twoja największa wygrana i ile wynosiła wpisowe, to bez sensu trochę. Ja nie grałem, znaczy miałem 15K kasznąłem raz na party, a tak to nic takiego ciekawego nie miałem. Dobra, czy będzie można obejrzeć tego powtórkę? Tak, powtórka będzie pod tym samym linkiem, w tym samym miejscu, nie będzie widoczny tylko i wyłącznie czat i pytania, które na nim padły, tak więc jak skończymy podcast i odświeżę tej strony, to czat zniknie, więc teraz tylko jest ostatnia szansa na przeczytanie tego, co tutaj się dzieje, a potem wszystko zostanie tutaj tak, jak było, z dźwiękiem i obrazem, także nie martwcie się, a będziecie mogli obejrzeć 500 razy jeszcze tutaj Wiktora. Okej.
O, oczywiście powinno padać standardowe pytanie o porady dla początkujących. Tutaj ktoś pyta no, stricte o mikrostawki i tak dalej. Co byś poradził ludziom, którzy właśnie zaczynają i chcą być jak Wiktor, limitless i tak dalej? No to w ogóle pozakładać konto na różnych forach pokerowych, właśnie dobrze się nauczyć wszystkie podstawy, żeby dokładnie zrozumieć te zagadnienia typu właśnie range, no te wszystkie sprawy właśnie takie typowo techniczne, żeby to wszystko rozumieć, o co chodzi w tym, ale nie tyle, że się po prostu przeczyta jakiś artykuł i zapomni, tylko wszystkie notatki zrobić i tak dalej i potem znaleźć po prostu grono znajomych, które grają podobne stawki, które też mają jakieś aspiracje, żeby coś osiągnąć, no i sobie z nimi spokojnie działać i nie denerwować się, jak się coś przegrywa i tak dalej, tylko właśnie mieć cierpliwość i właśnie prędzej czy później się osiągnie cel, bo tam też nie są jacyś geniusze na tych stawkach, także po prostu spokojnie sobie nad tym dzień w dzień systematycznie pracować i w końcu się ogarnie, szczególnie, że no naprawdę no taki jeden stan to nie jest jakiś wielki problem wejść, bo niedawno nawet, bo ostatnio tam takiego brata uczyłem trochę grać i sobie patrzyłem, co tam się dzieje właśnie na NS100, NS20, no to te same gry, co ja miałem, no to nie ma jakiegoś, nagle nie wszyscy są solid i tak dalej. Po prostu trzeba na to trochę więcej czasu poświęcić i trochę myśleć poza schematy, wyjść. No i tyle. No tak mi się wydaje, że taka myśl przewodnia tego podcastu i wniosek, który wszyscy mogą zastosować, to, żeby po prostu władować ogromną ilość czasu na to, co się robi i tyle. Słuchajcie, to tak prosto brzmi z drugiej strony, a z drugiej strony zrezygnujcie z tych właśnie imprez i dziewczyn i tak dalej. To jest dosyć trudne. Bo to też z drugiej strony rodzi taką perspektywę, no bo okej, zaczynamy grać w pokera, ale też do końca nie wiemy, czy uda nam się osiągnąć ten cel, okej? W tym momencie rezygnuję z jakiejś super przyjemności i tak dalej, ale tak naprawdę nie wiem, czy to mi się odpłaci w przyszłości. I no, to jest... ale wiesz, no można 2 godzinki dziennie, codziennie pracować, ale jak się pracuje też, żeby być skupionym i tak dalej, to każdy sobie już sam wygospodaruje czas i sobie się zastanowi, co on chce poprzez to osiągnąć, bo na przykład na początku to też nie trzeba aż tak dużo czasu, żeby tam jakieś załapać podstawy. No to jest po prostu bardzo, bardzo ten indywidualna sprawa, kto ile chce na to poświęcać czasu i czy ktoś chce na przykład chce być jakimś prosem, czy po prostu sobie na studiach trochę zarabiać na kieszenkowe, no to są różne, zupełnie różne dziedziny wtedy będą. Okej, dobra. Mam kolejne pytanie. Uwaga, skup się. Czy miałeś już propozycję dołączenia do kartelu, jak zapatrujesz się na gry Heads Up High Stakes, gdzie kartele mają swoje boty, w które wpakowali setki tysięcy dolarów? Jakie kartele? To nie, się, właśnie się, tak, to jest się, ten błąd, bo mogłam przeczytać to pytanie najpierw, a potem zadać. Ale nie, wiesz, to kartele to chyba są bardziej w jakichś sit and goach i tak dalej, takie tak zwane, tak. Wiesz, że tam lobby trzymają, między sobą pracują, ale boty, heads up, a nie wiem, ja heads up w sumie nie gram, ale kartele no to w koszulkach raczej mało mają miejsce. Prędzej może po prostu jakieś ludzie, powiedzmy, no tak to jest, na przykład Hiszpanie między sobą pracują i to oni raczej grają mniej więcej podobnym stylem, ale to nie znaczy od razu, że oni tam grają razem i tyle, po prostu razem potem po sesji analizują coś i tak dalej, ale w sensie takim, że ładują jakieś setki tysięcy na jakieś boty, nie, to raczej tam nie ma czegoś takiego, także spokojnie. No, kolejny mit rozwiany. Tutaj pytanie do mnie, czy siedzę na Markusie CK. Tak, to jest krzesło CK, poprzednie spaliło mi się 3 tygodnie temu, ale kupiłam dokładnie to samo, także nie martw się. I słyszałem, że chyba na streamie raz spaliło mi się. Boże. Słyszałem to. Nawet wrzuciłam, na początku w ogóle skasowałam to nagranie, mówię sobie, Boże, jaki wstyd, ale potem sobie myślę, nie, może komuś to uratuje kiedyś życie i ludzie w ogóle to nagrali, więc w ogóle jakoś skleiłam filmik, także można to obejrzeć, ale krzesło jest to samo, także mogłabym udać, że nic się nie stało, ale pamiętaj, mam taki pojemniczek na świeczkę, więc nic mi się nie zapali, już jestem bezpieczna. Tak, także tak, to ja. Okej, lecimy dalej, znalazłam kolejne pytanie, albo najpierw przeczytam je w głowie, żeby nie było znowu lipy. Co? No dobra. Czy jest jakaś ukryta wiedza na późniejszym etapie gry, pilnie strzeżona przez reguł, coś, ale znowu o kartelach się pyta, ale to no wiesz o co chodzi. Jakiś... Ludzie chyba oczekują tego, że powiesz im jakieś jedno magiczne słowo. Tak? Sekret, nie. Jeden sekret. Taki wiesz, przepis na przykład, że codziennie rano stajesz na głowie i dlatego wygrywasz na NL5K. To wiesz, chyba nie, o to chodzi. Nie, no po prostu to z każdej stawki coś się nowego dodaje do gry, wiadomo, ale nie ma tak, że nagle inni robią. To jest powiedzmy właśnie taką fajną analogię, jak powiedział Forhaley, że jakby różnica między NL2K graczem, a takim NL10K crasherem, to jest powiedzmy jak Barcelona, wiesz, w La Ligue zegra, Barcelona Real Madrid,
a na przykład taka Sevilla, no nie? Czyli Sevilla też jest bardzo dobrym zespołem, wiesz, wszystko umie taktycznie, wszystko jest dobrze przygotowana, ale i tak z reguły to Barcelona będzie wygrywała z nimi i to po prostu jest tak, że robią wszystko troszkę lepiej, troszkę mądrzej, wiesz, to nie ma tak, że nagle co do ukrytej wiedzy, no to też raczej nie, no. Różne tendencje się zmieniają co chwilę, na przykład teraz jakieś open limpy się zaczynają i tak dalej, ale żeby to było jakieś takie ukryte, to raczej nie, wszystko jest w sumie, wszystko jest ten, dostępne. To nagle nie ma tak, że ktoś pojawia się, zupełnie inaczej się gra, to jest troszkę inaczej. Ale wiadomo, no wszędzie jest trochę bardziej agresywnie, trochę bardziej właśnie to wszystko z sensem zrobione. No to jest chyba po prostu znowu tak zbudowane na takiej wyobraźni, tak jak ja sobie wyobrażałem, że wyobrażam, że siadasz tego NL10K taki, wiesz, przejęty, tak samo to chyba tak samo, no, te wszystkie wiedzy i tak dalej. Dobra, kolejne mitorozwiady, lecimy dalej. Kolejne pytanie brzmi, właśnie, bo tutaj na łamach mojego podcastu padło takie stwierdzenie, moim gościem był Soek, trener również z Poker Strategy i on nie do końca pochlebnie wypowiadał się o Jordumie, to jest takim dosyć znanym. Jaka jest twoja opinia na temat gracza? Tutaj pada takie pytanie. A ja bym też w sumie mam podobnie. Mam mega ja w sumie nigdy z nim nie pracowałem, to nie lubię mówić, wiesz, na temat tego, co nie wiem, bo nigdy nie oglądałem jego filmów i tak dalej, ale z tego, co słyszałem, to w sumie na tu plus tu strasznie, strasznie mam ten złe opinie, wiesz, tam na jego temacie mega, bo tam wiesz, go wyzywają, nie lubią go ogólnie tam na tej stronce. I wynika to też z tego, że pewnie on raz, że gra na tych stronkach z USA, i też podobno jest mega bob hunterem, czyli może gra w tym dziennie, rocznie gra może chwilę, nie wiem, chyba z 60 rozdań, coś takiego i zawsze gra tylko jak ma dużego fisza, jakieś takie dziwne strategie robi, ale nie wiem, no na pewno to nie zaszkodzi, no ktoś gra NL100, zobaczyć co gra Jordum, no to przecież na pewno te wideo jego nie zaszkodzą, ale sam jako graczu, no to nie jest jakimś crasherem, bo on nie gra na stronkach europejskich, także wiesz, to gra, wszystko co mówi, to bym brałbym z dozą, w sumie jak ze wszystkim, od każdego trenera, jakbym miał jakiś coaching, to bym wszystko miał z dozą, wiesz, zaufania, ale też jakby sceptyczności i starał się to sam potem sprawdzić, to co mówić jest rzeczywiście dobre i tyle. Rozumiem. Brzmi jak taki trochę cwaniak. No ale dobra, to już ja powiedziałam, nie ty, okej. Okay. No. żeby nie było. Okej, okay, mówiąc tutaj o rzetelnych trenerach, pada kolejne pytanie. Kogo filmy odnośnie Cash'a polecasz na Poker Strategy? A właśnie ja nigdy filmików dużo nie oglądałem, także nie mogę za bardzo nikogo polecić, ale no wiesz, to wystarczy, no pewnie Sołek jest chyba spoko, bo no to widzę go na tym Zoomie 500, no to raczej nie jest zły jak gra to, ale nie mogę nic mówić na ten temat, bo w sumie nigdy nie oglądałem, także nie wiem, ale, no, ale z reguły no to tam wartość merytoryczna powinna być dość dobra, bo jednak no tam jakoś to sprawdzają pod kątem właśnie strategii, tam na pewno jakichś złych tych filmów nie będzie, ale żeby powiedzieć kto jest tam dobry, kto nie, no to nie mogę, bo po prostu nie oglądałem tego nigdy. Okej. Okej, tutaj pada pytanie oczywiście o bankroll management i teraz nie jestem w stanie w ogóle w to uwierzyć, że ja zapomniałam sama umieścić w swoich pytaniach pytania o bankroll management. Przecież to jest tak kontrowersyjny temat i po prostu jest tyle szkół i tyle mądrych głów. Powiedz, co myślisz, czy agresywny, czy nieagresywny, ile buy-inów, ile nie buy-inów, czy w ogóle warto sobie tym zaprzątać głowę, nie wiem, na jakiś tam, nie wiem, NL25, NL50, czy to w ogóle warto po prostu stracić na to energię? Mów jak tak, jest. No bo tak, no bankroll jest dość ważny. Też każdy ma jakby inne. Jeden będzie się czuł bardziej komfortowo, jak ma te 100 buy-inów, drugi przy już 30 będzie spoko, bo wie, że jak coś, to zajdzie niżej. I to jest bardzo takie indywidualne, ale no z reguły na low stakes te 30 buy-inów na szoty są, wydaje się być spoko opcją. Tylko przy tym, że jeżeli się wie, że pokonuje się te gry, to wtedy jest można grać trochę bardziej stosowny, bardziej agresywny bankroll management, a jeżeli się nie jest pewnym, czy te stawki są jakby odpowiednie jeszcze dla mnie, to bym bardziej podchodził do tego bardziej tak racjonalnie i może z 50 buy-inów, jeżeli się nie gra full time, to wydaje się dobrą opcją, mniej więcej na cashówki. Turnieje to w sumie nie wiem, ze 100 chyba na jakieś turnieje trzeba mieć, a do tego no tak, bo też no powiedzmy, ktoś ma jakiś bankroll NL25, no to ja bym nie szatował zbyt agresywnie, i bo chodzi o to, że jeżeli się przegra ten bankroll, to trzeba potem policzyć, czy jakby opłaci się nam wygrać na przykład dwa staki na NL50, niż potem odrabiać to na NL10 i co czasowo lepiej wyjdzie, czy jest EV lepsze, żeby to szotnąć, czy zatrzymać się i spokojnie się wspinać, bo w razie niepowodzenia, żeby nie zejść niżej i nagle stracić więcej czasu na rozwój.
nie wiem, czy to dobrze powiedzieć. Tak by dobrze, logicznie. Dobrze, dobrze. To nie. Bardzo przemawia, tak? No bo okej, okay, zrobisz szata na to NL50. Bo na przykład wygrasz dwa staki, czy i wiele przejść w tym, że wygrasz dwa staki, czy przegrasz dwa i będziesz musiał to odrabiać dłużej. I to po prostu jest takie. I oczywiście też zależy dużo od gry. Jeżeli masz jakąś mega dobrą grę, no to wiadomo, ja bym tam szatował bez zastanawiania się te jakieś wyższe stawki spokojnie. Bo okay, też. Dobra, mów sobie. Aha, no nie, mów. No, co tam? Nie, bo ja mam wrażenie, że ja ci przerywam, ale po prostu rodzi mi się to pytanie w głowie, ja potem sobie myślę, zapomnę. Nie, i teraz ci przerwałam i jest mi głupio. Co chcesz dokończyć? Chciałem powiedzieć, że no ja sam miałem mega agro bankroll management, jeżeli powiedzmy gram NL100 i nagle NL200 znam tych graczy, że ich pokonuję i potem pojawia się jakiś dobry gracz rekreacyjny, no to tam siadam te 30 bainów spokojnie, wiesz, jakieś nawet miałem chyba najniżej, to miałem chyba z 20 bainów na shot, miałem raz właśnie jakąś taką większą gierkę NL600 chyba, to powiedziałem, że zaatakuję, bo nawet jak to przegram, to i tak będę zadowolony, bo nigdy nie wiadomo, czy nagle znowu ten gracz siądzie, bo on tam chyba przegrywał w sesji chyba parę staków od razu, no to wiesz, to trzeba było się atakować. To właśnie było moje pytanie. Także, dobra, wyprzedziłeś niepotrzebnie, w ogóle ci przerywałam, zrobiłam zamęt. To właśnie było moje pytanie, jaki sam stosowałeś bankroll management na poszczególnych etapach swojej ścieżki? Za 30, za 30 bainów, tak jak się wspinałem, wiesz, do mid-stakes. Za 30 bainów to takie gierki, które pokonuję. Jeżeli byłyby gry bardziej wariancyjne, to tak chciałem mieć 50 mniej więcej. A teraz jak gram prone, to ze 100 bainów trzeba mieć, jeżeli się chce tam jakoś solidnie grać. Reguary, jeżeli trzeba mieć ze 100 bainów. A tak, no to z 50 wydaje się spoko opcją, jeżeli wiesz, że masz edge'a i jeżeli jesteś jakby skłonny do ryzyka, bo na przykład mi to nie szkodzi, powiedzmy zaatakuję ten L20K, przegram parę staków i tak nic się nie stanie, bo nigdy nie wiadomo, czy do następnego pół roku będzie ta gierka i dlatego ja tam się nie przejmuję na przykład i dość agresywnie szatuję, ale też nie tak, że mam 5 bainów i że mi się nic nie uda, to jestem pasto, to jest recepta na katastrofę, jeżeli się tak szatuje, także to nie. Dobra, zanotowałem, wszyscy zanotowali na pewno. Lecimy z kolejnym pytaniem. Wiktor, gdybyś grał dzisiaj, jeszcze raz, gdybyś dzisiaj grał dopiero Zoom 50 i ułożył sobie plan, jak dojść do high stakes, jak by on wyglądał? Ja w sumie rzadko zapisuję coś na kartę. Ja bym tak, ogarnąłbym, co jeszcze muszę poprawić, czyli zobaczyłem sobie, gdzie tracę kasę, popatrzył, jak grają lepsi gracze ode mnie, w sensie na moich stawkach zobaczył, kto najwięcej wygrywa i po prostu starał się to mniej więcej zaadaptować i po prostu sobie tak ogarnął, że wiesz, ktoś może grać NL50 być dobrym graczem, ktoś może grać NL50 i być jednym ze słabszych leków, po prostu bym sobie starał się ogarnąć, w jakim miejscu teraz jestem, z czym mam problem sobie wypisać, na przykład, że aha, czyli nie jestem pewien, co robić tu i potem starał się to wszystko wyeliminować, aż się pojawią znowu następne problemy i to starał się znowu wyeliminować następne problemy i tak dalej i potem bym się tak spinał. Ale bym pewnie poświęciłbym chyba więcej czasu na naukę jednak i też postarał się, bo się nie wiadomo, ile gra na tym limicie. Jeżeli na przykład się gra na tym limicie masę czasu i się nie przechodzi tego dalej, no to wtedy bym się poświęcił na naukę. Jeżeli czujesz, że ma się edge'a, to po prostu bym to wygrindował sobie rola wyżej i tyle. No to jest nie wiadomo, czy ktoś właśnie 50 break even, czy już wygrywa. Bo jak wygrywa, no to bym grał jak najwięcej, żeby dalej wejść. I tyle. Aha, i bym też starał się jednak jak najmniej tej kasy wypłacać, bo jednak to trochę hamuje rozwój, jeżeli się na tym NL100 wypłaca tą kasę, bo to jednak już jest kilka bainów, na przykład jak chcemy coś fajnego kupić i tak dalej, a lepiej moim zdaniem byłoby to przeznaczyć właśnie jakąś naukę w rozwój, nie wiem, jakiś coaching i tak dalej i wtedy może teraz byśmy może mniej zarobili, to z czasem by się to zwróciło wyżej, na przykład na NL400 i tak dalej. To brzmi wszystko tak prosto. Pewnie to jest właśnie takie śmieszne, bo wszyscy doskonale to wiedzą, ale usłyszeć to od kogoś, kto tego dokonał, to brzmi tak po prostu, że to jest info potwierdzone. Ale to jest rzecz, którą mówi się od zawsze. To nie jest w ogóle żadna nowa odkryta ziemia, żadna Ameryka. I to jest niesamowite. Ale z drugiej strony, jeżeli powie to osoba, która osiągnęła już coś tam, to
To jest to legitna rzecz. No to jest też śmieszne zjawisko. Bo w ogóle jest jeszcze coś takiego, nie wiem, to też ja opowiem jako ciekawostkę, że kiedyś był taki problem, żeby pobić rekord świata na, nie wiem, na w biegach na 100 metrów, tak? Na 100 metr. Na kilometr nie mogli przekroczyć 4 minuty. I tak, tak. Jeden gościu przekroczył i po tym roku już chyba 40 osób. No ja tu wstałem. Tak, no to jest niesamowite. No, to jest niesamowite. No i po prostu to tak działa chyba na każdej płaszczyźnie. I teraz jak ludzie usłyszeli, bo też no, pewnie nie wszyscy znają ten wątek na strategii, jak wszyscy usłyszeli historię Wiktora, to teraz wszyscy, że to jest możliwe. Czyli w przyszłym roku, słuchajcie, cały line-up podcastów zapełniony Wiktorami i tak dalej, kolejnymi, także nie mogę się doczekać. Dobrze. No, więc... bo czekam na jakichś nowych gości, bo na razie to tam ci sami grają, także nudy. Zapraszam. Dobrze. Dobra, no, to mi się podoba. Czekaj. Pytanie do Moni? Aha, to nie do mnie, tylko do mnie, że mam powiedzieć sobie. Okej, okay. Jak wygląda analiza spotu przez Wiktora? Myślę, że to bardzo ważne pytanie. A, wiesz co, no to jest takie już typowo strategiczne pytanie, no to wolę tak się w publikę, wolę tego już dokładnie krok po kroku tego już nie opowiadać, ale no powiem, że staram się tak jakby logicznie się za tym zastanowić, czy coś mogłem zrobić lepiej. Nigdy jakby nie staram się zacyklać na tym, że o, tu na pewno muszę zrzucić, tu na pewno muszę kolnąć, tylko staram się zawsze znaleźć, czy może tu jakiś rejs byłby dobry i tak dalej. No staram się jakby to na czynniki pierwsze rozłożyć, zaczynając od preflopu aż na postflop. Staram się może znaleźć jakieś podobne sytuacje i zobaczyć, jak inni gracze to zrobili, ale żeby tak typowo powiedzieć, jak to w kurwie na przykład to obliczam, to tego nie, to jest zbyt duże value, no w sensie typowo zbyt dużo strategii w tym było, szczególnie bym pewnie zanudził tutaj połowę osób, w sensie wiesz, tak. Rozumiem. Okej, okay, rozumiem. Słuchaj, jest teraz szansa dla ciebie, żebyś sprawił, że czyjś dzień stanie się super dniem, słoneczko zaświeci, mimo tego, że mamy godzinę 21. Czy jesteś gotowy to zrobić? Bo padła prośba, czy pozdrowisz Spyrmana i Szmolca. Musisz powiedzieć te dwa imiona obok siebie i powiedzieć, że pozdrawiam was serdecznie i wtedy właśnie taki promyczek słońca. Aha, jak tam jeszcze raz? Spyrmana i Szmolca. Dobra, co pozdrawiam Styrmana i Szolca, dawajcie chłopaki, tam nie ma opierdalania się i ten, widzę was za rok na jakichś przynajmniej mistrzach, także no, wszystko jest możliwe, no, także spoko. Ale to by była śmieszna historia, jakby rzeczywiście za rok Monika tutaj na podcaście miała właśnie tych dwóch ludzi. Dobra, Styrman, Szolc, uja, ale to wiesz, że to tak działa, że to ludzie mają taką niesamowitą moc. No pewnie, także to jest... No dobra. Dobra, widzisz, masz dobry uczynek. Okej, okay, lecimy z kolejnym pytaniem. Wydaje mi się, że zbliżamy się powoli do końca, bo tak widzę po tym suwaku po prawej, że już jest coraz bliżej końca. Wiktor, nagrasz jakiś film szkoleniowy dla graczy Low Stakes, kompendium wiedzy za symboliczne $99, może w ramach jakiegoś jubileuszu? Wiesz, nie, obecnie nie planuję żadnych właśnie aktywności w sensie nauki, ale z czasem sobie tak właśnie myślę, że może jakąś swoją stronę otworzę, typu właśnie jak ma Eduka Poker, że ma kilku graczy właśnie, co grindują te właśnie midstakes i tak dalej. Może z czasem takie coś zrobię. Obecnie to po prostu cały swój czas poświęcę na tym, żeby się rozwijać swoją grę i właśnie jak najwięcej grindować. Obecnie nic nie nagrywam. I też powiem tak, że szczerze, dla graczy low stakes jest tyle informacji dostępnych, że masę rzeczy po prostu można osiągnąć. Wiesz, wszystko jest wyciągnięte na tacy, trzeba tylko to właśnie to po nią sięgnąć i to systematycznie się uczyć. Także to nie to, że nagram nagle jakiś film i to będzie jakieś niesamowite, lepsze od tego, co kiedykolwiek było i z tego się wszyscy nauczą. Po prostu jest dużo dostępnej wiedzy teraz, także to nie jest jakiś... Okej, okay, to lecimy dalej. Trafiłeś gierki z Fedorem na cashu. Czy sądzisz, że jest on w stanie grać profitowo cashe, czy gracz MTT nie ma możliwości skoczyć na high stakes z sukcesami? Nie. W ogóle była śmieszna historia. Siedzę właśnie w Monaku, gadam z takim dobrym regiem właśnie online i on tak sobie mówi, no coś tam, bo grali chyba forehanded NL20K i mówi, no dobra, to tam się, tak zastanawiał się gości, czy będzie to grał. Mówi, no line-up chyba wydaje się dobry, to może sobie pogram. A potem siada sobie Fedor na stół i mówi, dobra, Wiktor, muszę kończyć i od razu siada. Także nie, to jest naprawdę, on jest no, fenomenalnym graczem w MTT, w sumie no, nikt nie osiągnął tyle, co on właśnie w MTT w takim krótkim czasie, ale no niestety, jak ktoś nie gra codziennie, masy rozdań online na tych cashówkach, no to jednak zostanie tam prędzej czy później zjedzony, także to też rzadko już się pojawia, także nie. I do tego mi się wydaje, że cashówki wymagają trochę innego mindsetu, bo jednak w cashu
możesz łatwo popłynąć. Powiedzmy, grasz dobrze, jedno rozdanie, bum, przegrałeś tak, drugie rozdanie, znowu przegrałeś tak i łatwo potem utracić tą jakby stabilność gry i wtedy zacząć jeszcze więcej błędów popełniać. Także mi się wydaje, trzeba właśnie, ktoś nie gra tego na co dzień, to miałby z tym dość duże problemy, żeby właśnie mieć dobrą dyscyplinę w swojej grze. Także no nie, ale wiadomo, że on jest bardzo mądry, jeżeli żeby się na tym poświęcił więcej czasu, no to nie widzę tutaj żadnych przeszkód, żeby też zaczął być jednym z lepszych graczy w to. Po prostu to jest trochę inna odmiana i trzeba trochę więcej czasu, żeby tam siąść i dobrze grać. No z tego, co oglądałam wywiady z nim, po prostu też poświęcił parę lat życia, był no-life'em, tak jak wspominałeś, ale poświęcił się po prostu grze MTT, tak więc no pewnie no, zacięcie na pewno ma, myślę, że raczej nie żałuję, że się na to poświęcił, także wiesz. No, to na pewno, no jest już na emeryturze, nie to co my, znaczy ja. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest pytanie, kiedy zobaczymy Wiktora przy stoliku z Dwanem Antoniusem Brunsonem, ale to raczej dziwne pytanie, bo chociaż też mnie trochę zastanawia, znaczy stricte z tymi graczami pewnie nie, bo oni już raczej nie grają, zniknęli i tak dalej, ale tak się zastanawiam, też nie, bo już się nie organizujesz przecież chyba takich gierek z takimi gwiazdami po to tylko, żeby nakręcić show i tak dalej. Wydaje mi się, że to pytanie też już nie jest takie aktualne trochę, bo to było kiedyś chyba, jakieś parę lat temu, teraz no, już się nie niestety, mam nadzieję, że wróci coś takiego. Mam nadzieję, że coś takiego wróci, byłoby fajnie takie coś, w takim czymś uczestniczyć. No. No, ewentualnie może jak jakiś właśnie będzie MTT, to, bo to jest bardziej medialne, to wtedy może coś tam będzie, ale no, obecnie to w sumie na nie się nie zapowiada, żebym coś takiego grał. Szczególnie, że te stawki, co oni tam grają, to są chyba 2-3 razy większe niż ja mam na co dzień w online, także to też jeszcze trzeba trochę posiedzieć i wygrindować, bo taka prawda, że ja jestem chyba najbiedniejszym regiem na tych stawkach, bo wiesz, jak gram do niedawno te stawki, a oni to na przykład jak to grindują 10 lat, no to jednak są ustawieni, także to jest co innego. No tak, no tyle lat. Poczekaj, bo ja teraz tutaj przeglądam też jeszcze, szukam jakichś pytań. Same spamy, wszyscy mają dobre humory, trolling ma się dobrze. To oczywiście, no pytania o range, no nie sądzę, że chciałbyś zdradzać jakieś range, jak układałeś range na Free Max z najlepszymi, no też nie sądzę, że tutaj uzyskam jakąś opozycję, to bez sensu chyba. Szmole został naznaczony, jej. Co sądzisz o Wiktorze Blum? A, no jest bardzo dobry gracz, utalentowany, w sumie ile widzę, jak widzę, ile on czasu na to spędza, to bardzo, bardzo, no nie jest tam fisza na tych stawkach, tylko że on ma taki problem, że nie wie, kiedy zejść. On taki ma degeństwo, mu się włącza, że ma bardzo długie sesje. Mi się wydaje, że trochę jednak zbyt mało analizuje swoje gry, bo ja nigdy z nim nie grałem, ale no z tego, co tak się orientuję, to po prostu takiego trochę profesjonalizmu chyba brakuje, w sensie właśnie, bo siada, gra ze wszystkimi naraz, wiesz, dużo stołów i tak dalej. No chyba jeszcze ma z tiltem trochę problemy. Ale no na pewno jest wybitnym graczem, bo no nigdy nikt nie grał tyle rozdań co on na high stakes, także no po prostu jest mega dobry, ale nie wiem, w sumie nigdy z nim nie grałem, także ciężko mi coś powiedzieć, ale ja na niego jestem bardzo wielkim fanem w Isildura i zawsze mu kibicuję, także i się motywuję tym, że na przykład tam wiesz, jakimś jego, czasem sobie przeglądam na YouTube jego największe pule i tak dalej i sobie tak minie, ale fajnie by było coś takiego, wiesz, kiedyś zrobić takiego rana jak on, ale on jednak niestety właśnie ciężko jest grać, jeżeli powiedzmy 10, ja też tak miałem właśnie na tym NL2K, że siadam sesję o 14, to gram z regami, co właśnie zaczynają sesję koło 12 i gram z nimi te regwary, potem oni schodzą po paru godzinach, ja znowu siedzę dalej, bo mam taką długą sesję, kolejni redy się dosiadają, którzy są już wypoczęci, znowu z nimi gram, bo nie chcę zejść ze stołu, potem gram z nimi na przykład do drugiej, bo nie chcę zejść, nadal chcę grindować i o drugiej na przykład zasiadają redy z Australii i znowu z nimi gram. I wiesz, to każdy jest wypoczęty, a ja siedzę jak ten taki robot i tam z nimi każdy, i chyba w Isildur ma to tyle, że jest w jeszcze większym stopniu i w tym ma chyba problem, że zbyt długie sesje i tyle. Ostatnio tak chyba miał, bo wygrindował chyba
Miał mega dobrą sesję na plus, dużo bardzo grał, chyba z 10 godzin, nadal grał, aż nagle nie przegrał potem tego, także... Tak, pojawił się to, także wow, śmiesznie, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy postrzegasz to jako jakiś problem, tak jak mówisz o tym, że potrafisz usiąść w pewnym momencie i tak się nakręcać, że o, nie mogę zejść, nie mogę skończyć sesji, bo przecież usiedli nowi, coś tam, czy traktujesz to jako problem, jak sobie z tym radzisz? Nie, no to nie jest problem, to jest bardziej tak właśnie kwestia ambicji, że chce się jak najlepiej, bo jednak jeżeli czujesz, że jesteś plus CV i grasz dobrze, no to czemu masz schodzić? To jest też tak, ja właśnie z tym walczyłem, bo czasem miałem tak jeszcze, jak zaczynałem, że jak dobrą sesję, to chcę szybciej skończyć, bo niby dużo wygrałem i tak dalej, a teraz staram się to wyeliminować, że nawet mimo, że jestem na plus na początku bardzo dużo, to po prostu gram, aż się nie zmęczę zbyt mocno i wtedy schodzę, jeżeli są dobre są stoły. Ale nie, to raczej nie jest problem, tyle że on to jest takim bardzo ekstremalnym przypadkiem, w którym po prostu no, dzień w dzień gra i to jeszcze gra wszystkie różne gry, masę stołów i to przez to chyba, chociaż mi się wydaje, że teraz się chyba trochę ogarnął, ale tak miał na początku chyba. Także... W każdym razie jest... No, przepraszam. No, ale ma bardzo utalentowany gracz, po prostu mi się, może chyba trochę więcej pozostała i musi pracować, tak bardziej... No jedno jest pewne, że budzi szacunek wśród w ogóle wielu graczy, bo masa ludzi go po prostu lubi i mimo, że ma jakieś tam zapędy, no czegoś mu tam brakuje, to zawsze wzbudza sympatię, bo są ludzie, którzy po prostu, nie wiem, nie lubią pewnych graczy i to się powtarza. W przypadku Isildura wszyscy go lubią, wszyscy go szanują, więc to akurat jest fajne. Zbliżamy się powoli do końca, widzę, że w ogóle wszyscy już mniej więcej uciekli na Legię i tak dalej, bo o 20:45 zaczyna się Legia. Ja zawsze zapominam sprawdzić, czy w czasie podcastu, kiedy go planuję, jest jakiś mecz czy coś tam. I potem ktoś mi pisze, Monia, mecz i tak dalej, jak mogłaś, no trudno, ale widzę, że już zostały naprawdę ostatnie pytania, także uwaga, tu pewnie ktoś się pyta pod kątem tego, co ma sam ze sobą zrobić, bo pytanie brzmi, czy jeżeli dzisiaj byłbyś na Zoom 50 albo 100, to znowu nawiązałbyś współpracę z internetem, czy kogoś innego byś wybrał? Z jakich stawek trenera należy szukać? Limit wyżej, NL200 czy NL1K? No, na pewno bym chciał też nawiązać z nim współpracę, na pewno. To jest w sumie sprawdzony gracz i też taki bardziej strony matematycznej dobrze przygotowany, bo często jest tak, że ktoś jest jakimś emerytowanym regiem, i nagle ci mówi tendencja albo jakieś exploity, nie umiejąc tego dobrze wytłumaczyć, że na przykład powie, musisz grać tak i tak, ale nie może to potem dobrze wytłumaczyć i może się to kiedyś dobrze sprawdzało, ale niekoniecznie teraz się to będzie sprawdzało i także no na pewno kilku jest takich wartych polecenia osób i bym pewnie nawiązał, a co do tego, co to było druga część? Czy wybierałbyś raczej trenera, który siedzi na stawkach wyżej, tak o jeden level, czy o kilka leveli? No to zależy też od kosztów i tak dalej, to bym wszystko popatrzył. Ile kto chce jakby pieniędzy, kto jakie ma właśnie, też od tego, kto jak uczy, bo raz może być, jak ktoś jest dobry, to nie znaczy, że będzie nagle dobrze umiał swoją wiedzę przekazać. Także to jest, starałbym się może kilka jakichś testowych sesji jakichś zrobić czy coś i wtedy podjąć decyzję, z kim bym chciał nawiązać współpracę. I też od razu też jakby myślę trochę samodzielnie nadal, bo mimo, że jak miałem z internetem coachingi, to było nawet sporo spotów, w którym mieliśmy odmienne zdania i jakby on też pozwalał mi jakieś swoją mieć inwencję twórczą i coś tam, jeżeli to dobrze wszystko ten logicznie wyjaśnię, no to czasem było tak, że właśnie przyznał mi rację, że mogłem to tak zrobić lepiej i tak dalej. Czyli mimo, że miałbym coacha, to bym nadal coś chciał swojego jeszcze robić i ewentualnie potem korygować to z nim. Także. Okej. Okay. Mam jeszcze takie pytanie od ciebie. Tak się zastanawiam, czy w przebiegu tych dwóch lat? Masz w ogóle jakąkolwiek, tak jak się zastanawiasz nad tymi dwoma latami, masz jakąś takąkolwiek myśl, że coś byś zrobił inaczej, że coś byś zmienił albo czegoś żałujesz w przeciągu tych dwóch lat, tak jak patrzysz? Nie, nic. Nic za nic, wszystko było tak jak trzeba. Wow, fajnie. Okej, słuchaj, ostatnie pytanie, bo niektóre są takie nic nie wnoszące. Uwaga, kiedy tracisz koncentrację podczas gry? Czym się wspomagasz? Co robisz? No kawkę sobie piję zwyczaj. Tak z 2-3 dziennie max mi się wydaje, że biorę. Ale z reguły, jeżeli tracę koncentrację, a nie ma jakichś zbyt dobrych stołów, no to chyba sobie przerwę wtedy robię po prostu i tyle. Ale nie, no są takie momenty, że właśnie nie chcę zejść, no to biorę na chwilę sit-out i biorę sobie jakąś kawę czy coś i tyle. A żeby, albo zieloną herbatę, jeżeli zbyt dużo wypiłem kawy, to zieloną herbatę piję. Także to jest to.
Dobra, wiemy już wszystko, co jeść, czego nie jeść, co pić, czego nie pić, co czytać, czego nie czytać. Wypytaliśmy się praktycznie o wszystko, nie zapytaliśmy się chyba tylko i wyłącznie, jakiego koloru skarpetek nosisz. Także w ogóle wow, spodziewajmy się w ogóle w przyszłości masę podcastów z udziałem kolejnych Wiktorów, kolejnych Limitlessów i tak dalej. Cały czas pojawiają się pytania, ale z drugiej strony niektóre wydają mi się, że nic nie wnoszą i tak dalej. Tak więc myślę, że w pewnym momencie po prostu trzeba powiedzieć też stop. Jaki masz rozmiar buta? Także tu już jesteśmy w tym momencie, kiedy trolling uzyskuje balans. Bardzo duże stopy, także... Dobra, to już nawet to. Dobra, widzę, że wykazujesz się ogromną cierpliwością, ale czy przeczytasz Mental Edge? Właśnie, czy w ogóle korzystałeś kiedykolwiek z jakichś materiałów takich, które wspomagają w jakiś sposób? Nie, przeczytałem parę rozdziałów Mental Edge'a, ale nigdy do końca. Ja w sumie mówię, mam z reguły jestem taki, że się nie wkurzam o takie rzeczy, także akurat co do tego, to nie potrzebowałem pomocy zbyt dużej. Miałem styczność z jakimś mental coachem trochę. Piotr Jabłoński, w sumie go pozdrawiam, bo jest spoko gościu. Tak chyba dla Rio coś nagrywał, to tam z nim trochę gadałem, ale nigdy pod kątem takim, że jakąś pomoc potrzebowałem, tylko po prostu chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Może ten, ale tak to nic. Okej. Okay. Nie, ja tak w ogóle mam taki straszny problem. Zawsze jak streamuję, to też nie umiem, nie potrafię skończyć, a teraz cały czas, wiesz, już mówię, że dobra, kończymy, a tutaj pojawiają się dalej pytania, a z drugiej strony sobie myślę, przecież nie mogę nadużywać twojej gościnności i zabierać ci twojego czasu, który jest tak ważny strasznie dla ciebie, więc jestem teraz w tym momencie rozdarta. Wydaje mi się, że naprawdę wyłożyliśmy masę wiedzy i masę informacji do ciebie, Wiktorze. Jeżeli coś by się stało i tak dalej, to myślę, że pokuszę się zaprosić cię jeszcze raz na jeszcze jeden podcast, jak już na przykład wygrasz tą bransoletkę i tak dalej. Nie. Także trzymam mocno kciuki. Załóż fanpage'a, bo ten blok na strategii jest strasznie nieczytelny i masa tam jest jakiegoś spamu, tak więc to jest... No, to się gadne. Ewentualnie w ogóle kogoś zatrudnię, żeby mi to zrobił dobrze, tak profesjonalnie. Jak wiesz, jak mają na przykład w NBA gracze, to raczej to sami nie wpisują, także coś takiego może zrobić. No nie, na pewno nie. Spoko, będziesz musiał po prostu robić codziennie fotkę, jak myjesz zęby, wrzucać i ktoś już tam będzie, wiesz, dopisywał jakieś rzeczy. O, no tak się robi, takie mamy czasy. Dobrze, w każdym razie kończymy. Oczywiście. O, bardzo było miło, także. No. Tak, dziękuję Ci bardzo poświęcony czas. Ja przypominam oczywiście, zachęcam do subskrypcji kanału Poker Break, żeby żaden przyszły kolejny podcast Was nie ominął, bo wtedy wyskakują powiadomienia i tak dalej, tak więc jest to bardzo słuszna rzecz do zrobienia. Oczywiście lajkowanie fanpage'a Poker Break, jak również mojego, bo też mam takowy, hejmonia to ja. I w ten sposób na pewno nic Was nie ominie, a w przyszłości na pewno spodziewajcie się wielu równie interesujących gości. To tyle na dzisiaj, pozdrawiam, miłego wieczoru, pa, pa, pa.